Cześć, Irina. Dzień dobry, Patryk. Tak, nie rozmawialiśmy jeszcze. Stwierdziłem, że jak już jesteś w Warszawie, wykorzystamy to i pogadamy o myślę, że fajnych rzeczach. E, dlatego, że wyszedł w ogóle materiał z tobą. Mi się bardzo podobał. Tobie? Bardzo mi się podobał. Bardzo. Ale podobało mi się pod tym kątem, że e, mam wrażenie, że jesteś po prostu... Czy, czy ma, właśnie, czy ty masz takie wrażenie, że jesteś po prostu tam, gdzie powinieneś być, w dobrym miejscu? Robiąc... <laughs> Te rzeczy? Jakby. Uh, ja nie obserwuję siebie w kontakcie jednego miejsca, bardziej jestem w drodze mm -hmm. cały czas. Ale to jest jakby, czujesz, że to jest twoja Czy droga? Jestem na tej ścieżce, tak. A czy twoja tak, ścieżka, tak, która tak, powinna tak, iść tak, właśnie tak, teraz? Tak, tak. Dobra. Wiesz co, może być tak, że część naszych. E, na dubie w ogóle jeszcze się nie pojawiłaś. Mm -hmm. Możliwe, że jest jakiś jeden materiał z tobą. Nowy Rokubowicz bardzo dobrze cię znają. Myślę, że większość. I nasi absolwenci prawdopodobnie też. Natomiast jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, czym się zajmujesz i kim jesteś? No, ogólnie kolejne pytanie dobre. To znaczy, tak, zajmuję się fizjoterapią urogynekologiczną w nurcie neurodiagnostyki. Wow, nie wiedziałem, że to z jest. Ja sobie tak powyżam, <gry> bo ja nie wiem inaczej, jak ludziom tłumaczy, co to jest. A to tak wiesz, jak powiesz, że to jest nurcie neurodiagnostyki, to brzmi tak profesjonalnie. Tak, wiesz co, dojdziemy do tego dokładnie, jak Twoja praca wygląda, bo wydaje mi się, że trochę jesteś osobą, która odczarowuje uroginekologię. Podejrzewam, że masz dość pewnie niestandardowych pacjentów też jak na osobę, która siedzi w uroginekologii, tak mi się wydaje, może, może się trochę mylę mhm. I, i trochę odczarowujesz troszeczkę ten, um, takie podejście terapeutyczne, że uroginekologia to jest e, właśnie badanie per rectum, per vaginum, że takie super superitymne, że tylko dla kobiet, bo na przykład ja znam bardzo mało w sumie osób, znaczy tak, nie znam chyba żadnej osoby, która teraz pracuje jako terapeuta uroginekologiczny, mhm. znam kilka osób, które się interesują i chcą iść w tym kierunku. Okay. I tak powolutku coś tam, coś tam. A twoje podejście jest o tyle ciekawe, że dużo mężczyzn na mogłoby się tym tematem też zainteresować, pracując z mężczyznami, z kobietami. Nie, Aha. co to myślisz. Eee, musisz wrócić, bo tak szybko powiedziałeś, nie złapałam tego zdania. Czyli... Eee, także troszeczkę odczarowujesz tą terapię ulubioną. No tak. I że jakby idąc kierunek, w kierunku, który ty promujesz... Okay. A, a, że można pracować i z mężczyznami, z kobietami. Tak, wiem, ilocześć, ale też tak, mężczyźni tak, mogą tak, się tym tak, tak, zainteresować. Tak, 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 dobrze, to wiem, zgadzam się z tobą. Tak, tak, na 100%. Tylko pytanie, na ile się, mężczyźni są otwarci, żeby na taką terapię chodzić. Bardziej kobiety są otwarci. W każdym razie na razie. Nie. Wiesz co, Tak, ale z kobietami to jest tak, ja na przykład nie zajmuję się terapią oryginalną. Mam pacjentki, które rzeczywiście mają problemy takie, wiesz, nietrzymanie moczu, jakieś bolesne współżycie, bolesne okresy mi się z nimi pracować, Oni, one przychodzą do mnie z innym tematem, on mhm. wychodzi w trakcie, pracujemy z jednym i z drugim, bo pewnie też zauważyłeś, że wielokrotnie udaje się coś naprawić, nie naprawiając dokładnie tego. Mhm, Czyli tak. no, wprowadzasz często. jakąś homeostazę i tak, to się samo tak, naprawiło. Tak tak, 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 tak. Natomiast po prostu większością pacjentów w każdym gabinecie praktycznie są kobiety. Mhm. Jak u rynekologii tych kobiet jest jeszcze więcej? A jak mm -hmm. pracujesz ogólnie, podjęłam, że jak pracujesz z mężczyznami, to też jest większość kobiet. <laughs> po prostu kobiety są, e, nie wiem, bardziej otwarte po prostu na pomoc, e, bardziej zaangażowane, może stwierdzają, że nie, wiem, nie mają czasu chorować, bo dzieci, bo coś mm -hmm. tam, bo obowiązki. Hmm. To... I jest zawsze więcej. Myślę, że u nas to jest... Są takie rzeczywiście, że jest sporo mężczyzn, ale no podjęłam, że mocno 70-80% kobiety. No, bo u mnie to też oczywiście jest większość kobiet. Czas o czasu przyjdą mężowie albo narzeczone moich pacjentek, jak po prostu widzą, wiesz, taki efekt. Dobry, to tutaj też przyjdzie jakiś mężczyzna, ale powiem ci, że trochę tak ciężko z nimi się pracuje, bo Kurczę, nawet nie. Ja mu... Skoczniali nawet... w przekonaniach. Tak. Nieelastyczni po prostu, mm -hmm. jakby mają swój. Tak, 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 tak. I właśnie co jest, mam takie wrażenie, że chcę, żeby właśnie w tym swoim się dopasowałeś ty, a nie tak, że musisz rozszerzyć się do tej mm -hmm. osoby, która to prowadzi. Tak, no wiesz, co, to, to, jest, to jest prawda, bo e, mężczyźni lubią bardzo mocno, mają jakiś swój pomysł, lubią często mm -hmm. kontrolę. Tak, to e, prawda. Jak na przykład mamy osoby, które pracują w neurodiagnostyką. E, i na przykład dużo kobiet, naszych kursantek, czy te, w wygemniecie, mówi, że ma trochę problem z badaniem po prostu mężczyzn, <grym> bo oni są, wiesz, bardzo często hipertoniczni, sztywni, ciężko im to wytłumaczyć yy, i jak się nie wpasowujesz właśnie, tak jak wcześniej powiedziałeś ten ich yy, tor myślowy, <grym> to oni nie są za bardzo, wiesz stanie znaczy, po prostu i troszeczkę do ciebie. Po prostu nieco wiem, że w domu nie robią, ale dla mnie jest ta praca, co po tym jak wyjdzie z gabinetu, jeszcze czy będzie ogólnie robić świeższe te kroki w kierunku swojego uzdrawiania, czy nie. I wtedy, I wtedy, no nie wiem, czy tak można powiedzieć. Można powiedzieć. Dobra, dobra, okay. znaczy to jest fajne, to jest taki, wiesz, to taki termin trochę śliski, wiesz, to się kojarzy uzdrawianie, no, przykładasz mnie... rękę, wstani i idź, kojarzysz to, nie? takie, Kojarzę, dobra. No, dla, dla mnie to jest normalne zdrowie, o, o, dla mnie uzdrawianie to jest po prostu, kiedy robisz się ono zdrowsze, nie? Tak. Znaczy tak, to w, wydaje mi się, Ale że Ale ja to wiem, jest, o co ci chodzi. Tak. Mhm, jest dobrze. tak, jak powiesz coś o uzdrawianiu, to jest tak, że ludzie tak się patrzą tak... No, tak. Czy on, masz jakieś super umiejętności, którym chcesz się pochwalić? Bo się okazuje, że nie masz tych super umiejętności, po prostu to każdy z nas ma te super umiejętności, a ty no. możesz go tak trochę pchnąć? Po prostu pchnąć. I on jest mhm. zdrowszy. Słuchaj, chcę wrócić do tego filmu, który e, nagrałaś e, z krzyżkiem Dzień z, z, z twojego życia. Mhm. To jest swój taki standardowy dzień. Był w miarę wtedy. E, w, Oprócz tego, że Krzyszek się za tobą? Jakby na pewno, może nie do końca, bo wtedy nie pracowałam e, z telefonem. Bo zazwyczaj u mnie dzień wygląda podobnie, tylko że jeszcze wstaję i coś po prostu tworzę na Instagram. I to jest takie po prostu coś tam jakieś zdjęcia, i wtedy sobie idę do pracy i już tam normalnie wygląda. Tak. Słuchajcie, w ogóle Irena ma bardzo ciekawego, dobrego Instagrama. Polecam do obserwowania i też w Twojej challengerze różne Dzięki. tam wiesz, ruszaj tyłkiem. Hashtagi, fajne, angażujące podejście. Ja nie jestem fanem Instagrama, mi ten Instagram idzie bardzo, bardzo opornie, mój, ale podejrzewam, że jest bardzo dużo osób, które wchodzą na Twój Kobiecy Fizjo, mm -hmm. im się dzień poprawia. Prawda? Ja jakby mi też o tym często piszą, że nie, że wchodzą w Instagrama, bo im to humor poprawia dla mnie, to jest dziwne, nie? Bo jakby, ja nie robię tego celowo, ja po prostu sobie myślę, a co by teraz nagrać i po prostu nagrywam i to wychodzi, że to jest czasem takie zabawne i... No jest to ciekawe. Ale to oznacza, że ty po prostu ty jesteś zabawna. Ja siebie w ogóle nie uważam za zabawną <noise> nie, no nie Nie, bo ja <noise> jeszcze jestem zabawna. Chciałem <noise> być śmieszna, śmieszna to nie brzmi dobrze, ale myślę, że jesteś zabawna. No właśnie. Z... No tak, zobacz, ile <noise> osób się w twoim towarzystwie w ogóle uśmiecha. I jak ty często uśmiechnięta jesteś. No, a ja siebie uważam już z takiego, czasem jestem taka nudna. Myślę no, też. ale my mamy taki zakrzywiony obraz e, siebie, swój no. w głowie, no nie? Że na przykład pewnie spotykasz się nawet częściej z tym niż ja, ale że... Stoi sobie jakaś kobieta, robimy sobie analizę posturalną i ona mówi, że ma takie krzywe, grube nogi. I ja patrzę Aha. na nią <noise> i mówię, ku, ją można na wybieg wysłać, to no nie? On ma super proste, umięśnione, wiesz, wow. Wiem, no wiesz, wiem, wiem, to wyobraź się, jak ja często ogólnie to słyszę w gabinecie od kobiet, że oj, ale ja tam, o jest to nie. To mój brzuch, te moje pośladki. Ja tak się patrzę, kobieto, wyglądasz tak ładnie. No. Podejrzewam, że jakbyś ucięła bez twarzy i pokazała jej, żeby ona na przykład zapomniała już o tym i zapytała się, co mi się o tych nogach, to powiedziała, że no. kurde, moc, dobre, no, no fajne, zazdroszczę, też bym takie. choć no. jest to twoje. No, więc myślę, że taki pewnie masz więcej. Słuchaj, powiedz mi, bo na przykład w tym filmie trochę osób go obejrzało, fajnie, też wam polecam, podlinkuję wam wszystko tutaj na dole, pod spodem, oczywiście na YouTube też go znajdziecie. Iryna i pszczoły. Tytuł jest ciekawe, Nie mam pojęcia dlaczego, dopóki go nie obejrzałem. Nie obejrzałeś go. Obejrzałam go, nie? Obejrzałam. Ten... Teraz już wiem, bo tłumaczyłaś w trakcie, ale jak okay. wiesz, obglądałem go, zanim Dobra. jeszcze. Aha, dobrze, dobrze. Nie wiedziałam, bo po prostu. Mówię... I pszczołem. myślałam, że może chodzi o pacjentki, że takie się nazywać moje pszczołeczki. No. I sytuacja jest taka, że czy jest w ogóle jakiś taki, nie wiem, patent albo jakiś tip na przykład żeby. Um, bo z niego, kurde, bije pozytywizm, no, nie, że taki, że wow, w ogóle, że praca fizj jest taka super, że pomysł ludziom jest taka fajna. E, I to jest być może coś, co podejrzewam, że będzie takim światekiem w tunelu osób, na przykład, które studiują fizjoterapię <coughs> i są już po prostu. Zmęczone, bo poziom nie tak jak chcieli, bo mm -hmm. praktyki takie beznadziejne, i to wszystko takie jest w ogóle stare, i uczymy się starych rzeczy. I odpalaj się taką jako i i mm -hmm. jest w ogóle super, pozytywnie, fajni pacjenci, e, fajne podejście, e, robisz to, co chcesz, uważasz, e, że to, co robisz, jest słuszne, masz fajne efekty terapeutyczne, wszyscy zadowoleni? Jak do tego dojść? No może zaczniemy od tego, że jakby życie to nie jest, ono nie musi być cały czas kolorowe, to jak ja po prostu pokazuję prowadzę Instagram, to nie jest tak, że ja cały czas się uśmiecham i mam zawsze super pacjentów. Tylko, ale większość wiesz, chodzi o to, że wiesz. Nie, nie, że nie zawsze... tak, 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 tak. Ale po prostu do czego ja ogólnie dążę, bo ja też studiowałam i też te studia były, jakie były. W Rzeszowie wyższej szkoły informatyki i zarządzania. Wiesz co, na w ogóle, w ogóle ja wiem. Nie po prostu tam fizjoterapię w prywatnej szkole i bo ja teraz też spotykam się często, że te studenci, którzy ze mną studiowali, czy wtedy na studiach, narzekali, że w ogóle studia są do dupy i że to w ogóle uczelnia jest zła i chociaż ja na przykład bardzo dużo wyniosłam i wykładowcy u nas było bardzo fajne. Po prostu jeżeli ty chcesz e, faktycznie czegoś się nauczysz. Bo studia to w ogóle nie miejsce, gdzie tobie będą, wiesz, dawać, że weź sobie to przeczytaj, weź sobie to naucz się, tylko po prostu tobie tak samo, znowu dają kierunek i ty po prostu wybierasz, jaki, co tam, ty się, cze czego ty chcesz się nauczyć. Um, straciłam ogólnie myśl, a o czym mówiłam? Mówisz mm. e, o tym, że... Aha, żeby się nie załamać, nie? <laughs> tak. Dobra. Że po prostu, co zrobić, żeby po prostu być w miejscu, w którym chcesz, bo, albo iść drogą, bo dobra, być w no miejscu właśnie... nie, bo potem, że my nawet nie wiemy, jakie miejsce nas przyszykowane. Mm -hmm. Ale żeby wejść na tą drogę, dobrą, fajnie oczy. szukać twoją. szukać drogi po prostu. Bo to nie ma tak, że ty sobie wstaniesz raz i o to od razu jest moja droga. Po prostu musisz próbować. Ja też ja w ogóle na studiach nie myślałam, że pójdę pracować w fizjoterapii, bo ja myślałam, że Boże, ogólnie studia mi się bardzo podobały i ogólnie jakby e, sama koncepcja tego zawodu mi bardzo się podobała, Ale wiesz, jak idziesz na praktyki i pracujesz, tak myślę, Boże, i tak to będzie w ta praca w gabinecie. Hmm. E, I wtedy już pracowałam ogólnie jako trener, to myślałam, że jakby sorry, ja bym wolałam pracować jako trener niż jako fizjoterapeuta. To, bo nikt mi nie mówi, że jakby można pracować prywatnie i po prostu robisz tam, tak mhm. naprawdę pracujesz, jak, jak pracujesz. Yy, I to jest tak, tak naprawdę jak ze sobą, czyli jak tobie jakaś ścieżka, co się nie podoba, to po prostu, nie wiem, zmieniasz, nie wiem, próbujesz coś, czegoś innego, zmieniasz swoje podejście, szukasz dalej. No, próbujesz. E, powiedz mi, bo to było ciekawe, co powiedziałaś pod tym kodem, że poszedłeś na studia fizjoterapeutyczne, wiedząc, że nie miałbyś pracy jako fizjoterapeutka? Tak. Bo po prostu poza. Poszłaś. Bo e, jakby nie, zaczniemy ogólnie od tego, że ja nie wiedziałam, czym jest fizjoterapia. Bo u nas w Ukrainie tego, tego, takiego zawodu nie ma. Okay. Ale mi się po prostu spodobało. Wtedy lubiłam ćwiczyć i e, lubiłam w sumie z dzieciństwa zawsze kogoś tam masować. Wszyscy mówili, mm. że to bardzo fajnie robię. E, ogólnie interesowała mnie medycyna, bo mój tata ogólnie też jest medykiem. O! Oh. E, tak, ale które już dawno, dawno temu nie praktykuję. Mm -hmm. I. Jakby ja zawsze chciałam coś w kierunku medycznym robić, tylko moi rodzice zawsze myśleli, że to jest strasznie głupie, bo co ty, no będziesz za taką marną kasę pracować z ludźmi, bo u nas lekarze w każdym razie wtedy nie zarabiali, z tego mój ojciec zrezygnował, bo niestety nie mógł utrzymać rodziny. I... Teraz, a, i ogólnie na fizjoterapię poszłam, bo tam po prostu zobaczyłam ulotkę, że ktoś tam coś tam ćwiczy, jakaś piłeczka, ktoś tam masuje, pomyślałam, że patrz, w ogóle, masować się teoretycznie zawsze mhm. lubię, lubię długo dotykać ogólnie do ludzi. E, sport fajnie, no to zobaczę w sumie, co to za studia. I w trakcie mi się bardzo podobało, po prostu mi się nie podobało koncepcja ogólnie tej pracy w gabinecie, laser, prądy, e, masaż, patrzysz, kiedy w ogóle te 20 minut się skończy, z kijeczkiem coś tam popracowałeś, jakby, to dla mnie było bardzo nudne. Mhm. I sobie myślę, że serio, a w ogóle nie wspomnę, jak idziesz do szpitala, i e, tam kto siedzi wiesz, tym, z hydroterapią, i e, mycie wanny i picie herbaty cały czas, jakby nie obrażam, to dobra jest praca, ale po prostu ja się po w ogóle nie, nie widziałam się tak. w ogóle. Mm -mm. Po prostu bo nie, nie ma złych prac, o pracy nie dla ciebie. Ja po prostu ogólnie co uważam, że życie zawsze tobie daje bardzo dużo w ogóle ofert, mnóstwo. I ważne jest po prostu to widzieć i mhm. próbować ogólnie, co ono ci oferuje. A nie tak, że ty czeka, że tobie po prostu wszyscy o tak położą wszystko na rękę, położą do buzi, położą do głowy, tylko po prostu obserwuj, co po prostu masz wokół siebie, co ci ogólnie świat proponuje, i wybieraj tych różnych ścieżek. Dobra. jak Ja się z 100% zgadzam. Dokładnie wiem o co ci chodzi, mhm. mam bardzo podobny mental, natomiast wiem, że dużo osób. Nie widzi żadnych e, innych dróg niż tą, którą idą, i ona im się nie podoba. Jak zrobić, żeby dostrzec te drogi? Jaki masz. E... I don't know. Nie mam. No to ja nie mam. Nie, znaczy. <laughs> myślę, że masz tylko potwierdzenie, że nie wiesz, że ta rada może być dobra. Mm. Bo na przykład, co, co, co spowodowało, że na przykład, że. że e, lubisz siebie. No tak. Tak. Co spowodowało? Tak, fajnie. Że przykład, czy były jakieś rzeczy, na przykład w twoim życiu, które spowodowały, że zaczęłaś lubić się bardziej? E, tak. Teraz sobie aż nawet pomyślę, co to dokładnie było. I że spowodowało na przykład, że z życia stało się jakieś pozytywniejsze? Joga. Joga? Pamiętam bardzo dobrze ten moment. O. Mhm. Mm, że jog praktyka jogi spowodowała, tak, że zrobiłaś się tak, inną tak, osobą. Tak, tak, tak. Wtedy ogólnie właśnie pamiętam ten taki moment właśnie zanim za Wtedy moim zdaniem dużo bardzo ciekawych rzeczy się złożyło, e, bo ja wtedy zaczęłam praktykować jogę, zaczęłam medytować. E, o, widzisz, to mamy, patrzę, tak. mamy dwie rzeczy, Okej, okay, właśnie, okay, to, to, do, to, widzisz. Wiesz, ale dla mnie to już jest takie oczywiste, jakby, tak, ja, ja wciąż wiem. nie rozumiem, jak ludzie tego nie robią. Wiesz co, powiem Ci, że w ogóle temat, ja jogi nie uprawiam, medytuję, różne wariacje medytacyjne, dużo tego robię. E, eksperymentuje sobie, e, ale bardzo nawet osób, do nas przychodzą, do gabinetu osoby już bardziej świadome. Mhm. No nie, to nie jest jakby kiedyś z takim taksówkarzem sobie rozmawiałem i on się pyta, czy na przykład ja widzę, że społeczeństwo jest coraz głupsze. Mhm. E, ja mówię, że nie za bardzo, no nie. E, i on mówi, że on widzi bardzo, bo on ma po prostu, wszyscy po prostu wchodzą do taksówki. Mhm. Każdy, no nie, po prostu jest wolna, wchodzą. Do nas już i do osoby, które powiedzmy, chcą więcej. Są w stanie poświęcić swój czas, zapłacić w jakieś, wiesz jakieś pieniądze za to. Czyli to już nie jest wiesz jakby taka. nie mhm, czy... wiem, wiem, taki zwykły pacjent. Um, no właśnie, y, co, właśnie medytacja. I ja sobie teraz jak Ty mówiłeś, zrozumiałam właśnie, że jakby nie szukanie tej drogi, tego kierunku, gdzie Ty musisz iść. Y, I znowu dla fizjoterapeutów, to dla mnie też jest oczywiste i o tym nie mówię, właśnie y, rozmowa z ciałem. Bo to akurat o czym mówiłem, jakby szukanie tych różnych ścieżek, to jest ja często to, co my nazywamy intuicją, że na przykład czuję, że tam muszę iść, po prostu czuję, ale właśnie skąd ty masz to czuć, jakby czym? Głową? No niestety głową nie zawsze i moim zdaniem akurat joga mi pomogła po prostu właśnie czuć ciało, kiedy ono jest właśnie takie rozluźnione, mhm. gdzie ja wcześniej, nie tak, że ja nie ćwiczyłam, ja całe w sumie niecałe, dobra, życie, ale ćwiczyłam, mhm. tylko trenowałam siłowo i to niestety nie był ten taki konekt głowy z ciałem, bo ja po prostu sobie włączałam słuchawki, muzyki, szłam sobie dźwigać ciężary i po prostu wracałam do domu, ale joga to akurat, to ja musiałam słuchać, co w ogóle tam ciało robi w trakcie tego ruchu, jak ja się czuję, podczas medytacji, no to tam to już w ogóle i wtedy po prostu dużo, po prostu zaczęłam bardziej czuć ciało i bardziej czuć swoją intuicję i słuchać, jak ogólnie u mnie ciało na przykład na jakieś tam pewne decyzje reaguje, albo to, co na przykład mi tam gdzieś proponuje świat. A mm -hmm. jaką jogę ćwiczyłaś? Chyba zwykłą kto okay. to się nazywa. Mm -hmm. no, teraz na przykład już mało jogi uprawiam. Właśnie widziałem, że na Instagramie trochę jogujesz, ale dźwigasz ciężary. E, tak, bo ja wciąż to lubię. Teraz no. dla mnie w momencie akurat, bo dla mnie jogo było dobre, bo ja uczyłam się być w tu i teraz. Mm -hmm. Teraz ja na przykład już wypracowałam to i ja teraz na siłowni też jestem w tu i teraz. Taniec ogólnie mi też pomaga być w tu i teraz. Mm -hmm. Więc teraz po prostu jogi nie potrzebuję w takim kontekście. Okay. Ja Poprawy elastyczności może. A medytowałaś sobie jak? Może dużo osób mnie jeszcze chyba pyta. <laughs> Jakbym był jakimś specjalistą. nie jestem ważne specjalistą do medytacji. Wręcz przecież po prostu lubię się nie obawić. Ale się na jak zacząć, od czego, jak ja robiłem, mhm. jak ja zacząłem, jak często to robię, jak często to robiłem, więc jak było u ciebie? Ja po prostu znalazłam na Instagram ogólnie obserwowałam jedną psycholóżkę, seksualuszkę, i ona właśnie zaczęła wtedy ogólnie jakoś tak za bardzo jeszcze nikt o medytacjach nie mówił. To mhm. było takie pff, kto to medytuje? Dawno temu to było? Cztery lata temu. Okej, okay. może jeszcze więcej. Mhm. No. I ona pamiętam ogólnie po raz pierwszy zaczęła mówić, że ogólnie o medytacjach, że to jest bardzo dobre narzędzie do pracy ogólnie ze swoim stanem emocjonalnym, z poprawą. Ogólnie ona to mówiła w kontekście bardziej seksu. Mm -hmm. Ja sobie tak pomyślałam, w sumie jakby nic, naprawdę to nie kosztuje. I ona te medytacje w sumie sprzedawała. To nie było tak, że ona wiesz, to dawała za darmo. I oczywiście dużo ludzi też na to się strasznie wkurzało. Jak, to, jak coś takiego dobrego, to mm -hmm. daj to po prostu za free. I to, to było naprawdę śmieszne pieniędzy, tam mm -hmm. jakieś 15-20 złotych. ja sobie spróbowałam. I regularnie po prostu zaczęłam to, taką praktykę wprowadzać. Więc zawsze przychodziłam po pracy, mówiłam mężu, że ja teraz zamykam drzwi i idę medytować. On się miał ze mnie, że idę spać, mm -hmm. bo ja na początku po prostu zasypiałam od razu. I co mnie naprawdę bardzo ulżyło, że ona zawsze mówiła, że jeżeli ty zasypiasz, to żeby tym się po prostu w ogóle nie stresowałeś. Po prostu zasypiasz w porządku. Ja też nigdy tym się nie stresowałam, po prostu włączałam, a jak jest odlot, no to trudno. Mm -hmm. Teraz na przykład u mnie już nie ma, że ja medytuję i ja zasypiam. I może mi to po prostu pomogło, bo ja nie podchodziłam do medytacji jako do nie wiem, narzędzia, które mi da coś. Ja po prostu sobie robiłam i okay. mnie to ogólnie bardzo pomagało, mnie to wycieszało. Gdzie ja jestem właśnie też tak jak moje pacjentki często przychodzą, mówią, że są z tymi osobami, które przejmują się wszystkim, no to ja też ogólnie taką osobą jestem. A medytacja mnie nauczyła, że ty nie musisz się przejmować wszystkim, bo po prostu nie jest to możliwe. Mm -hmm. Czyli progresowałaś trochę na początku, łączał słuchawki, odcinało cię, zasypiałaś. Mm -hmm. tak, tak, a teraz tak, w ogóle, mm, tak, 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 narzędzie. Tak, tak ja na przykład bardzo lubię prowadzone medytacje bardzo lubię jak ktoś mi tam coś mówi e, mogę sobie oczywiście też posiedzieć typowo skupić się na ciele na po prostu na swoim stanie i gdzieś tam po prostu posłuchać po co tam moje myśli gdzie tam mnie doprowadzą ale bardzo lubię też takie medytacje prowadzone sama na że nagrywasz a to w ogóle to tak to, to nie miało być zaplanowane to, to, tam to tak spontan. wyszło <laughs> o zrobię wam medytację na wszystkie siedem szak po kolei po prostu i daj jeszcze pacjentkom tę medytację e, ogólnie niedawno ja chciałam właśnie nagrać medytację dla pacjentów, bo często w terapii wychodzi że potrzebuję właśnie tej e, medytacji na którąś tam czakrę. Ja po prostu zalecam, niech Pani sobie poszuka na YouTubie. I e, potem pytam, czy Pani robiła medytację? Nie, bo ona nie znalazła żadnej medytacji, która by jej tam pasowała, bo albo są bardzo długie, albo, albo coś tam jeszcze. I ja sobie myślałam, że chyba robię jakieś ja. ja Sobie wprowadzałam na medytację, medytacja na pierwszej czakry i faktycznie nie było w sumie nic takiego, co ja bym chciała, żeby tam było zawarte w tej medytacji. Mhm. A ja bym też chciała, żeby, tam akurat, żeby ona poczuła, jak tam ta energia u niej płynie, że właśnie by te, żeby te afirmacje też były w trakcie mhm. i po prostu pomyślałam, że chyba muszę sama nagrać e, taką medytację, żeby też nie było długo, tylko żeby było krótka. Tylko zawsze to odkładałam na kiedyś, a potem tak nagle wyszło, że nagrałam. Fajnie. Mhm. Dobrze. E, więc zobacz, już mamy kilka rzeczy ciekawych. też jakby... Dobrze, to myślę. fajnie, wyciągaj. Idź, idź, idźmy dalej w tym temacie. E, coś jeszcze myślę, przychodzi do głowy, oprócz tego, że wiesz, gdzieś tam zaczę, zaczę, w ogóle temat słuchania swojego ciała jest ciekawy, mhm. bo to jak mówisz, słucham swojego ciała, z nim rozmawiam, to masz na myśli podświadomość? Może mam podświadomość, ale ogólnie podświadomość bardzo dużo mówi w ciele. Tak, bo ja właśnie myślę, że jak my pracujemy w neurodynstyku, to my się gadamy z podświadomością. Bardziej tak. Mhm. No nie? I, tak I ona tak, jest tak, tak, synchronizowana tak. bardzo mocno z twoim ciałem. E, mocno z ciałem. I to jest tak. ogólnie no, podświadomość, to jest jakby to całe doświadczenie, które ty gromadzisz od, od, sobie, od swojego poczęcia. Tak. I no to tak, to w takim razie z podświadomością. To wszystko jest w trakcie tego, jak formowało się twoje ciało. Hmm. I nikt tylko jakby z doświadczenia, z twojego ciała powiedzą, czy ta droga, którą ty wybierasz, albo nie, jest dla ciebie ok. A twoja podświadomość ma imię? Nie, nie myślałam. W ogóle ja dużo. Ja ugłaniałam bardzo dużo imion swoich własnych okay. takich tam. Możesz, bo, bo podobnie, pod... ja, ja też nie mam, ale się tym jakby interesowałam troszeczkę takiej trochę innej, nazwijmy to, mniej mainstreamowej strony, jeśli chodzi o świadomość, No to bo podobno, fajną opcją jest jakby dowiedzenia, się, jakby mieć intencję, jak ona ma na imię, dowiedzieć mm -hmm. się. I tej imię przyjdzie do ciebie, no? nie? W tym, że Cię przyjdzie i później jeszcze fajnie zapyta się na przykład, jaki płci jesteś, coś jest ciekawe. Mhm. I, po, I relacja podobno się rozwija wtedy inaczej. Okay. Ciekawie. No u mnie na razie to po prostu e, nawet może nie na tyle z podświadomością, może, może to będzie to samo, e, ja prędzej widzę ogólnie jakby takie pewne obrazy, które mnie gdzieś tam w pewien czas prowadzą, mhm. to na przykład czasem może być jakieś zwierzę, które konkretnie tutaj ja na przykład często go widzę i często go czuję, i ja sobie po prostu próbuję, żebym jakby to zwierzę prowadzi. A to jest jedno zwierzę? Nie. Różne zwierzęta różne. Różnych, no, ocha, tak, okay. tak, 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 tak. Różne. Spiritual które animal. No, coś, co, coś takiego. I to jest właśnie śmiesznego, że ono po prostu samo się pojawia. I to po prostu tak zastanawiam się, a właśnie, ale akurat na przykład, dlaczego akurat to? I sobie zaczynasz kminić. I naprawdę, ogólnie to takie grzebanko w sobie, z takich może ktoś to pomyśli i pomyśle sobie, Boże, jakie w ogóle, a spiritual animals, co ty mówisz, jakie grzebanko? Ale to naprawdę to są takie rzeczy, które. Które po prostu tobie dużo powiedzą o, o samym tobie. Dla przykładu, teraz na przykład widzę tutaj jakieś różne obrazy, ktoś mm -hmm. tam to rysował. I każdy, kto podejdzie do któregoś z tych obrazów, zobaczy po prostu typowo coś swojego. Tak. I to jest twoje, i to jest jakby twoje doświadczenie, twoja podświadomość. I to jest akurat to, co przeżywasz jakby teoretycznie na tu i teraz. Coś dla ciebie jest tego ważnego. Mhm. I warto właśnie sobie łapać takie feedbacki i zastanawiać się nad tym, a co ja uczułam, na przykład do tego koloru, jakie ono nie wiem, ma emocje, albo skojarzenie dla mnie, mhm. albo wiesz, po prostu o takie rzeczy malutkie łapać w trakcie życia, w trakcie dnia, codzienności. Zastanawia się na tym, co Ty czujesz, jak Ty czujesz i co tam Ciebie prowadzi. Tak, bo to, se, no, tylko e, dużo, e, to jest tak. fajne, wiesz co, pod kątem, tak jak Ty o tym obrazie, to super, ale wiesz, to sytuacja na przykład jak taka z życia wzięta, leżysz sobie, patrzysz na niebo i ktoś mówi, zobacz, widzisz tego kota tam i ta patrzysz, a mm -hmm. ja, kurna, jaki kot, w ogóle nic tam nie widać. To nie? Jest coś innego. Bardziej słoń, nie mm -hmm. dla Ciebie niż kot. I to często, czy jakieś powtarzające się numery, na przykład na tab tablicach rejestracyjnych i tak, coś tam. Tak, tak, tak. Chcę, wiesz, trzeba poświadomość ja przekazać. Grzebać. To na, na, na pewno po prostu wtedy, jeżeli połączysz sobie, jakby to wciąż te kropki w twoim życiu, mm -hmm. które możesz sobie połączyć i one pomogą. Dobra. Co jeszcze mamy ewentualnie na tej liście? Mamy coś jeszcze? Mm -hmm. Teraz pomyślimy, teraz... Jakieś... Pomyślimy. E, nie wiem, jakieś terapie, które coś ci dały, jakiś ludzie, wiesz, jakby mhm. co tam jeszcze? Ja sobie tak jeszcze myślę wtedy o, te, o tego samego początku, e, bo wtedy tak, zaczęłam faktycznie medytować e, i właśnie wtedy tak hop, hop, medytacja, joga, przez przypadek okazałam się w urogiem ekologii, nie? jakby ten kierunek po prostu, jeżeli ty zaczynasz się z, y, y, zajmować się sobą, to te kierunki one jakby same się pojawiają. Mm -hmm. to nawet, może za nią nawet nie prosisz. E, tak, ale wiesz co, ty, to, te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, to jest w ich jest po prostu duża uważność mm -hmm. na co dzień, dzięki czemu jesteś w stanie coś dostrzec. Tak, to, nie? No, bo tak, jak tak, tak. No, tak, tak. E, większość osób po prostu ma tryb bieganie, bieganie, bieganie cały czas. No to jakby no, nie jesteś w stanie nic zobaczyć ciekawego. No to właśnie no, nie? ja byłam osobą, jakby, moim zdaniem dalej jestem. Jestem taka bardzo energiczna i ja lubię biegać, biegać, biegać cały czas. I tym bardziej dla takich ludzi jak na przykład jak ja które są takie, wiesz, wszędzie, to tym bardziej potrzebuje do takich praktyk uważności, mm -hmm. bo inaczej to nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie doprowadzi. Sposoby... Ja wciąż medytuję, teraz mi bardzo dużo też pomaga psychoterapia, bo mhm. akurat ja sobie mhm. mam taki plus, że ja ze swoją terapeutką mogę właśnie rozmawiać na, na, na różne tematy, mimo tego, że ona nie pracuje, wiesz, energetycznie, ona jest po prostu psychoterapeutem, ale ja mogę z nią porozmawiać na, po prostu na, na każdy temat. I to mi też pomaga, bo wtedy jest taka refleksja, że ona zadaje jakieś pytanie, i tak myślisz, proszę, jakie głupie pytanie? Sobie zaczynasz o tym mówić, a potem taka pauza. Ja słyszałam siebie, ja już wiem o co chodzi. I Tylko, że na psychoterapię też nie każdy pójdzie, bo to jest też drogie. I dlatego trzeba, no nie wiem, zarobić. Mm -hmm. Ale moim zdaniem dużo można zrobić. Ja sobie nawet teraz wciąż patrzę na te obrazki i myślę, że e, interesować się ogólnie sztuką. Nawet po prostu e, sobie oglądać, słuchać, nie wiem, nie wiem na, nawet, nawet czasem muzyka może bardzo dobrze pomóc i zainspirować mm -hmm. w jakimś pewnym kierunku. Mm -hmm. Szukać coś, co po prostu będzie z tobą rezonowało. Tak. Hmm. E, no to dalej jesteśmy w temacie uważności. No, znaczy dookoła ale fajnie, znaczy nie, to jest okay. super, no, znaczy, dobrze, dobrze, dobrze. Była, jakby to dobrze. będzie jedna puenta, jest, bądź no. uważny i będziesz miał fajne życie, będąc dobrym terapeutą, no, no to super. Jak... Otoczenie. Otoczenie. O, to akurat było też w filmiku i to fakt faktem bardzo też się zgadza, e, <laughs> bo... Mm. Jakby jeżeli masz wokół siebie, weźmiemy znowu fizjoterapeutów, które studiują, e, i wokół siebie mają tylko studentów, które też tego zawodu, zawodu nie lubią, i tylko same się nakręcają, to moim zdaniem nigdy nikt w sumie z tego nic nie wyjdzie. Więc spróbujcie, mhm. moim zdaniem, znaleźć osobę e, w tym waszym teamie, która jest taka po prostu no, nie, nie wiadomo czemu, ale ona to strasznie lubi. Może spróbować z nam się zakumplować i właśnie mhm. poszukać. Wtedy często to akurat e, można się zarazić e, tą taką. Pasją. Pasją. Jeżeli masz wokół siebie, które cały czas narzekają, wszystko jest źle, no to w czym problem, nie wiem, po prostu zmienić? Mhm. Mówisz o narzekaniu, e, znaczy mówisz o otoczeniu e, i masz na myśli tylko ludzi, czy po prostu też rzeczy materialne? Aha, materialne moim zdaniem też. Mhm. Materialny też, bo nawet to, jaki ty masz porządek lub nieporządek wokół siebie, też będzie na ciebie wpływał. Mhm. A masz także po prostu, jak coś na przykład robić, to musi mieć czysto w mieszkaniu, czysto w domu. I to jest taki e, odpowiednik tego, czy ty masz czysto w głowie? Ja sobie teraz tak myślę. Ja wiesz, ogólnie jak lubię, ja w trakcie tygodnia, bo e, to nie jest tak, że. Hmm. Bo ja miałam ogólnie z domu taki nawyk, że sprząta się codziennie. Mm -hmm. Po prostu codziennie i to musi być wszystko perfekcyjnie. Ja niestety tak czy na szczęście nie mam. Dla mnie, jeżeli mam taki tak zwany twórczy chaos, on jest dla mnie okej. Okay. Mm -hmm. mnie zawsze jest taki stół tam przy Sofie, gdzie jest mnóstwo książek, w ogóle jakieś notatki, długopisy. I mówiąc rzeźbi, że pyta się, czy kiedyś ten stół my zobaczymy, jaki ma kolor. <laughs> Bo chyba nie. I na przykład takie rzeczy dla mnie to nie jest nieporządek. Mm -hmm. Ale kurczę, ale jak na przykład wokół nie wiem jakieś paczki chipsów albo naczynia, naczynia niepozmywane, wiesz takie okay. takie to, taki dziwny zapach, który możesz mieć w w swoim pokoju, takie nie wiem ciuchy wszędzie porozpieprzane, no to wtedy moim zdaniem to może wpływać, ogólnie na twoje ale wtedy nic się nie chce. W każdym razie ja tak mam. Znaczy ja mam bardzo podobnie w sensie, jakby jak nawet mam, mam pomysł coś stworzenia, to te otoczenie Powinno mi sprzyjać. W sensie, że wiesz, mm -hmm. że i jak nie wiem, patrzę na jakieś w miarę sprzątnięte, ogarnięte, jakoś tam bardziej minimalistyczną przestrzeń, biurko, to czuję, że o, to jest, mam miejsce w głowie, mm -hmm. żeby coś zrobić. Właśnie I to jest, tak, co jest też takiego ciekawego, nie musi moim zdaniem to być tak, że wszędzie cały pokój, wszystko, całe mieszkanie, musi być idealnie, musi być idealnie ogarnięte, mm -hmm. ale na przykład to prace, to miejsce, gdzie tam na przykład, czy studiujesz, czy się uczysz, to właśnie jego sobie zrobić, wiesz, takie, żeby tobie tam chciało, chciało się po prostu tam pracować, Jakiś kwiatek, nie wiem, coś po prostu takiego typowo twojego, że ty tam siadasz i czujesz się w tym OK. I teraz nic, tylko po prostu coś fajnego się nauczyć. Też tak mam. Czyli jakby coś, podbijanie wibracji miejsca. No, bardzo dobrze wiedział. nie wiedziałam, że tak, no ale. Można powiedzieć, no nie w no, sensie jakby myśląc w kategoriach. Jak już jesteśmy w kategoriach energetycznych, to no. możemy sobie tak e, powiedzieć. No, dużo rad, fajnie. Wiesz co, zmienimy sobie delikatnie delikatnie temat. tak żeby mówiliśmy o tym, że wiesz, twój sposób pracy jest taki, że może zachęcić dużo osób, że to jest. Też wiem coś, ale to później. No. Co chcesz? Co? No powiedz to teraz. Dobra. E... Szukanie pasji odskocznie od tego, czym się zajmujesz zawodowo. Okay. Czegoś innego. Dobra. Bo to mi też dużo dało. I co to jest u ciebie? E, teraz u mnie to jest śpiew i tańce. Mm, tak. E, Śpiewasz? Śpiewam. Ale I gdzieś bardzo? Tak dobrze śpiewam. Profesjonalnie, e, wiesz co, Nie wiem, czy profesjonalnie, nie, profesjonalnie raczej, jakby ja dalej się uczę. Poszło. Ale nie chodzi, chodzisz na zajęcia? Tak, tak, chodzę na zajęcia, do szkoły, właśnie teraz wow. mamy nadzieję, że nagramy, bo nagrywamy ogólnie tam też jakieś rzeczy. To się I nazywa jest. profesjonalnie prawie. Tak, no, tak zresztą nie wiem, bo koncertów żadnych nie miał. Chodzisz nie, o nie, sorry, miałam jeden, aż jeden cały koncert, to było zakończenie tej szkoły i jakby tam nie ma tak dużo osób w moim wieku, bo mam kto w moim wieku przychodzi, że dzień dobry, co się nauczyć śpiewać. Czyli są młodsze osoby? E, tak, są okay. przeważnie dzieci albo tam wieku 20, coś tam, nie? Mm -hmm. e, I ja. I jak był u nas koncert zakończenia szkolnego, to właśnie ja zapytała ta moja pani nauczycielka, czy powinna, czy nie chce przyjść i nie wystąpić. Ja tak pomyślałam, kurczę, czemu nie? Nie, nie? nie widzę problemu. I też zaprosiła męża, że wiesz, to będzie taki koncert i przychodzi i tam jeszcze takie malutkie dzieci. I ja dzień dobry jedzę. dobry jeszcze było takich kilka starszych, ale tak czy siak to było takie zabawne, śmieszne. I te dzieci wychodzą na scenę już takimi typowo w pszczółkach śpiewają, nie? A co e, jest O, ja, śpiewa, ja śpiewam bardzo fajną e, piosenkę You Ruin Me, że tam... E, po angielsku, może po polsku, jak to będzie. To teraz że... pójdźmy w tle, bo inna Co? Teraz w tle powinna lecieć, wiesz, nie, w muzyka. tle. Taka spokojna jest? Wiesz co, tak, ale taka, taka... Że można pokazać swój skill. Można. Ja w ogóle poszłam, skill, to nawet nie o skill chodzi. Ja w ogóle nie chodzę na, na wokal na, po prostu, żeby nauczyć się śpiewać. Dla mnie to jest kontynuacja mojej terapii, mm -hmm. bo ja też zauważyłam, jak zaczęłam na psychoterapii chodzi ogólnie moja ta pani, ona pracuje w terapii gestalt, to chyba się po polsku hmm. nazywa. I ja miałam akurat taki jeden niezamknięty gestalt, jeżeli chodzi o śpiew, bo chodziłam do szkoły muzycznej i tam jakby za bardzo się. Niestety mi się to za bardzo nie podobało, mimo tego, że moim zdaniem mogło mi to się podobać. I śpiew to było zawsze takie coś niepoważnego. To jest, no to nie instrument jest ważny. I u mnie w domu mama na przykład miała bardzo bardzo ładny głos. Ona po prostu ona niesamowicie ma potężny głos. I na przykład jeżeli ja już próbowałam, to już było takie powiedzmy, jest ok. Mhm. I ja tak zawsze po prostu chciałam, ale na przykład czemu ja nie mogę spróbować? Ja miałam już tak po prostu taki ten temat niezamknięty, że jednak chciałam spróbować, a na ile ogólnie mój głos potrafi? I właśnie zapisałam się do tej szkoły i teraz dla mnie to w ogóle jest super miejsce. Ja sobie zawsze też wybieram e, piosenki, które dla mnie może nie na tyle będą ważne ze strony takiej technicznej, mhm. tylko ze strony ja widzę tekst, jeżeli ja po prostu czytam i ja, chcę mi się rozpłakać, to ja po prostu biorę tą piosenkę i ja wiem, że ja muszę z nią popracować. Okej. Okay. Ale właśnie, kura, taka pasja to może być absolutnie cokolwiek. Czy znaczy, to jest w ogóle e, oświecanie? Moim to jest jedno z ciekawszych e, narzędzi do wyrzucenia z siebie tak. emocji na no tak. Wykrzyczenia, mm -hmm. powiedzenia, mm -hmm. ale na przykład ty też czułaś, że masz e, potrzebne, potrzebę tak. że, że tu, tak. blok tutaj, tak. gula w gardle tak. i S często kumulowałeś w sobie, i teraz tak. ten śpiew, tak, że tak. mówisz mm -hmm. i ustalasz swoje granice? Tak, i to e, z... Znaczy ja po prostu <noise> o tym, że ja z gardłem mam problem, to jakby podejrzewałam od dzieciństwa, sobie ja cały czas jakieś miałam anginy. Teraz też choruję tylko że rzadziej, a kiedyś dla mnie to było co miesiąc jakaś musiała być. Po prostu musiała być angina, co miesiąc, co dwa i potem dopiero dowiedziałam się o tym, że mam coś z czakrą gardła, tutaj byłam na pierwszym spotkaniu neuroklubowiczu i byłam na terapii, tam akurat, że mam akurat, o, dobra, nie, sorry, to nie, było, to nie był pierwszy raz, nie, to był drugi raz. Mhm. Pierwszy raz ja miałam, kiedy mój pacjent przyszedł do mnie na terapię wiseralną, a ja wtedy akurat ukończyłam kurs właśnie z tej słowiańskiej terapii wiseralnej, on był taki, okay. wiesz, mocniejszy i ja wiadomo, no przecież muszę się nauczyć nie, jakoś tam robić i to był mój kolega, na którym ja to robiłam i ja tam jeden punkt pomyliłam. Czyli zrobiłam trochę nie w tym miejscu. Okay. I ja tak, o Boże, to nie ten punkt. Teraz nie wiadomo, co z nim będzie się działo. A potem zrobiłam w tym, w którym trzeba było. I powiedziałam, że teraz tak, Erik, musisz mi powiedzieć, jak tam się czujesz, tych kilka dni po terapii, może mieć takie takie objawy. I on mi wieczorem tego samego dnia napisał, Jurę, czy mogę do Ciebie zadzwonić. Ja myślę, Boże, na pewno to przez ten punkt, który pomyliłam, że w szpitalu jest. A on mi po prostu powiedział, że dzwoniło do niego jego matka, która ogólnie ona zajmuje się ezoterymią. Mm -hmm. I on, on powiedział, że Iryna, wiesz co, ja muszę tobie to być. Ja ogólnie tego nie szanuję, co ona robi, bo dla mnie to jest strasznie głupie, ale wiesz co ona? Ona ogólnie ze mną rozmawia i pyta się, co ja mam tam takiego szarego pępka. I on tak mówi, że siedzi w zielonej bluzie, i mówi, że jak burczę, wiesz, że tam nic szarego nie ma, bluza zielona. A no nie, masz tam po prostu coś sobie robiłeś w brzuchu, i on tak siedzi, i mówi, no ja byłem na masażu temu Iryny z brzuchem. Ona, aha, no to przekaż jej na następny raz, żeby ona się nie stresowała, no bo wiesz, ona na przykład tam coś zrobiła i to robi tobie tego stresu, w ten punkt oddała. I po co? I Teraz musimy czekać, dopóki to wyjdzie. I ja tak się i mówię, mówisz co, Patryk, a w którym ona miejscu ci pokazała? On mi pokazał dokładnie akurat tym miejscu, gdzie ja pomyliłam ten punkt, i ja się zestresowałam przez okay. to. Rozumiesz? Mocne. Mocne. I no. ja po prostu wtedy myślę, Boże, w ogóle co za dramat. Ja pytam, czym tutaj mama się zajmuje? A ja w ogóle nie wiedziałam, co to w ogóle. Ezo, co? Dobra. I on, wiesz co, ona w ogóle tam jakieś konsultacje oddziela pod, e, klientom, więc chcesz, mogę, mogę poprosić, czy by na przykład nie chciałaś. Ja tak nie, nie, co, ty, nie, nie, dziękuję. on Ale to ci nic nie kosztuje, serio, możesz sobie spróbować. Mm. i Nawet nie musisz z nią, po prostu musisz wyrazić zgodę na to, no. żeby ona wyszła tam w ciebie, tam w twoją aurę, czy co tam, nie, no, wiem, no. nie znam się. No i ja tak myślę, a dobra, Boże, przecież no wyrażam zgodę, mi to nie przeszkadza. No i potem za kilka dni ona e, mnie nie widząc, nie znając mojego w sumie imienia, ja chyba, że mówi że mam imię Iryna, jakby nigdy ona mnie nie wiedziała, nic o mnie nie wie, dostaję rozpiskę w ogóle, co mi jest, jak mi jest, e, jakie tam mam problemy. I ja tak, wiesz, coś siedzę, czytam i myślę, o Boże. I ona mi pierwszy raz powiedziała, że w sumie e, mam największy problem na razie z czakrą gardła, że ona w ogóle o mnie, ona ją nie widzi. I ona mi tam jeszcze powiedziała ogólnie z jakiego powodu i ona mi jak to opisała, to ja po prostu myślę, ale jak można być takim dokładnym? Mhm. Czy to było nie tak, bo wiesz, bo czasami jak się zarzuca takim osobom coś takiego, że e, to jest takie co, opis, który by do każdego pasował, że on jest taki, wiesz, ogólny. Ale on u nim nie, nie był ogólny. Był on bardzo był, dokładny. On był bardzo dokładny, ona mi nawet dokładnie opisała osobę, przez którą ja mam ten problem. Wiesz, ona mi opisała po prostu, wiesz, wygląd. I... Ja się stu procent zgadzam. tak. Mocno. Ja, ja nie jestem z tych osób, które wierzą w takie rzeczy. Ja na przykład do niego też tak podchodziłam. Ja, ja zawsze ogólnie wszystko od razu muszę pochytować, żeby potem na przykład to pójść. Mhm. No tak mam. Jedne lepsze to, że ogólnie u mnie mąż też, że on jest taki bardzo matematyczny, fizyczny, on taki właśnie jest w tą stronę. No dobrze, trzymać się ziemi. Innym, tak, i to po, dla mnie to w ogóle jest idealne. I ja bardzo się cieszę, że on mi, on, mi zawsze, on mi zawsze zwróci uwagę, że na przykład jest jakiś mocny odlot, to wraca. I ja wtedy tak nie, nie mówiłam. Że po prostu jakaś tam kobieta coś robiła, ale tak myślę, powiem. On mi co? Mówi, ale Dima, patrz w ogóle. On tak. No dobra. Hm. I po prostu na ten temat się zamknął. Potem mhm. już byłam tutaj na terapii, z, na spotkaniu z neuroklubu. i ja tak myślę, a pójdę sobie się położyć na stół, bo chciałam, żeby zobaczyć ogólnie, jak pracuje tak typowa osoba, która pracuje tym nitem takim pełnym. Ile ja też od razu pyk-pyk-pyk o, czakra ja. Aha, dzień dobry. I po prostu e, ja sobie zaczęłam to pomalutku wiesz, składać te wszystkie, i znowu, i tutaj ja bym mogłam na to wszystko nie zwrócić uwagę, bo tam jest głupie, tu nie wiadomo co, i mogłabym nie zwrócić uwagę na to, że, ale Iryna choruje z dzieciństwa ogólnie na gardło. Cały czas masz z tym problem. E, często, właśnie akurat ten taki, ta blokada w gardle często, często objawia się takim, ona jest też mocno związana tutaj z blokiem w, w obrębie oczu. Mhm. Jeżeli nie możesz czegoś wygadać, to ta energia gdzieś musi pójść, i ona akurat u mnie zawsze wychodzi w płakaniu, nie? Na przykład. Czym się bardzo zwruszę i nie wiem, jak to ładnie przeżyć, u mnie od razu <noise> blokuje mi gardło, a ja po prostu płaczę. Um, gdzie na przykład na odwrót albo jakaś negatywna emocja, kiedy ty na przykład negatywna, wiesz, taka bardziej agresywna, kiedy ty też nie wiesz, jak to przeżyć i od razu blokujesz gardło. I u mnie to było. I ja sobie tak zaczęłam to wszystko łączyć. Widziałam to fajnie na swoją e, terapię do tej pani psychoterapeutki, zaczęłyśmy sobie o tym mówić. I tak jakoś po prostu przez przypadek ona w ogóle wtedy był inny temat. Rozmawiałyśmy, żeby ja sobie znalazłam dobre doświadczenie związane z muzyką, nie tak, jak ja miałam na przykład w szkole muzycznej. Ja mhm. sobie pomyślałam, ej, śpiew, no po prostu to mi idealnie się złoży. I faktycznie to idealnie się złożyło, i jak ja przyszłam do swojej pani z wokalu e, i też tak e, sobie. No nie będę mówić kobiecie, że mam czakrę, gardła y, słabą i przyszłam tutaj. Powiedziałam, że mam zadanie tam od psychoterapeutki. Ona, a no to dobrze, dobrze. I my sobie tak rozmawiam, ale mi się wydawało, że gdzieś tam u nas ten temat jakby się nie łączy. Potem się rozgadałyśmy, że mówię, no wiesz, ja ogólnie tutaj z czakrą gardła mam problem. Co ty mówisz? I ona, ale tak, to możemy z tobą tak normalnie o takich rzeczach mówić? I ja tak, może, no po prostu. Ta pani tak panie śpiewa. Tak. I ona właśnie, no ale wiesz, to akurat tutaj to, to, to nie tylko jakby z gardła, to również właśnie jeszcze tutaj ta czakra, to twoje samowyrażenie. I ona, wiesz, akurat mnie jakby prowadziła też w tym wokalu, również opierając się o taką pracę energetyczną. Mhm. I to po prostu myślisz, Boże, jak w ogóle te ludzie, jak, jak to w ogóle się znajduje, nie no skąd? Tak, ale fajno masz psychoterapeutkę na przykład, bo rozumiem, że mówisz o swoich doświadczeniach różnych i ona mówi o fajnie, wykorzystajmy to. I to jest ogólnie tak, każdy psychoterapeuta, on nie może hejtować tego, co ma klient. Przepraszam. Wiesz co, powiem ci, że... Różnie, różnie to bywa, wiem. bo jak ja mam pacjentów, no. którzy nie pracują pod kątem psychosomatyki, uh -huh. to zwróciłem i oni bardzo dużo z nich korzysta z psychoterapii. Uh -huh. Czasami e, już korzystali idąc na terapię do mnie, czasami w trakcie stwierdzają, że kurde, psychoterapia jednak byłaby też dobra, no nie? Uh -huh. Żebyśmy uderzyli to z jednej strony, ja mówię. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. E, I jak zdarzy mi się nawet nagrać terapię? Mhm. Pan pyta się, czy może nagrać część terapii, pokazać jak to wygląda. Mówię, no ja się tego nie wstydzę, możemy nagrać, no, nie? że jak dla ciebie jest okej, okay, to jest fajnie jakby, nie wylądowało to gdzieś później w jakimś dziwnym miejscu. O mnie nie, nie, ja tylko mu pokażę. No i e, powiem ci, że ten e, odzew jest bardzo różny. Od mhm. tego jest to dziwne, ale dobra, wykorzystajmy. Wow, fajnie, to razem będziemy mogli zrobić coś ciekawego. Typu nie iść tam, bo to jest szaletaneria po prostu odpuść, no nie? No nie, no jakby... Pff, e ja znowu powiem to jako osoba, która cały czas tak troszkę iryna, co ty tutaj wróżysz. Nie? Ja po prostu mam głosów zawsze, jak pracuję w nurcie nitu dużo, ale znowu dużo psychoterapeutów pracuje na podstawie nawet właśnie takich kart obrazowych. Mhm. Nie? E i czym to się na przykład różni od tego, co mi wyjdzie z testu z neurodiagnostyki? Absolutnie niczym. Mm -hmm. Ty widzisz i tam tak samo Twoja podświadomość buduje i psychoterapeutka Ciebie ewentualnie nakierowuje. Mm -hmm. Tutaj jest to samo, tylko że ten obraz wychodzi z Twojego ciała. Mm -hmm. I Ty po prostu znowu bierzesz I to. I dalej jest i... podświadomość. I, i, i to jest dalej to samo. Moim zdaniem to absolutnie niczym się nie różni. To jest kolejne po prostu narzędzie, w którym to możesz głębiej po prostu wejść i zobaczyć, ale co tam jeszcze siedzi, to, co nie leży na wierzchu. Mm -hmm. Okej. Okay. No właśnie, ale też uderzyliśmy na przykład to, że to się niczym nie różni, ale na przykład tam masz osoby psychotraboci, którzy teoretycznie specjalizują się w pracy z emocjami. A na przykład ty pracując w ten sposób. No nie jesteś specjalistką. Wiesz o co chodzi no jakby. nie. i, 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 nie, nie. I okay. no chyba. Nie, na razie nie mam takich ambicji chociaż. Hmm. No nie. No tak, nie? mi trochę osób mówiłem, dlaczego bym nie poszedł tym? Ja kurde. Pięć lat teraz i wiesz, i znowu jakieś egzaminy, w sensie, i to jakby to było wszystkie, na przykład te egzaminy były takie, żeby to mnie przybliżało do umiejętności bycia lepszym psychoterapeutą, a to jest nowa woda sprawdzenia wiedzy takiej, mhm. czasami niepotrzebnej. Właśnie też bardzo, bardzo ciekawo, ciekawe też ostatnio miałam na terapii. Że też co sobie rozmawiałam w tym kontekście, bo ja tam jakby bardzo dużo rzeczy biorę z pracy. Ogólnie rozmawiam o swojej pracy, bo to mi też e, pomaga. Taka właśnie to, co mnie bardzo smuci, mówię o tym, że nie ma superwizji fizjoterapii, jako takiej, że ty możesz przyjść do jakiegoś terapeuty, który jest bardziej, już wiesz, dawn, dawniej, dłużej, dłużej pracuje. No i dla mnie akurat taka superwizja to jest e, moja psychoterapia. I anyway, co tam chciałam powiedzieć? Aha, e, że ja sobie akurat często mówię, że. E, właśnie bycie tą białą kartką w nicie dla mnie jest wciąż jest ciężkie, bo ja chcę często niby muszę zrobić ten wywiad, ale wciąż chcę wiedzieć troszeczkę mniej, żeby mi faktycznie wyszło czysto z tego testu. I dla mnie jest bardzo ważne, żeby faktycznie w tej terapii prowadziło mnie ciało pacjenta, ani ja, bo inaczej ja bardzo się boję, żeby ja tego sama nie, nie nawymyślałam, żeby nie poniosło mnie strasznie jakby w jakieś moje rzeczy. Mhm. I ja o tym powiedziałam, że jakby ja chcę mieć taki wiesz konkret, ona pyta Irena ogólnie jakie masz e, e, jak ty odnosisz się do m, twoje zdania o psychoterapii a ja nie no to wy, dla mnie jest w ogóle wy jesteście super i brawo to po prostu to co wy robicie a te, ona mi mówi a teraz ogólnie powiedz mi e, po prostu wyobraź jak często ja muszę sama domyślać po prostu historię twoją i ciebie w tym prowadzić i to też nie jest tak że to pokazało to na 100% ona często akurat mówi, że ona to lubi fantazjować, tak będzie po polsku? Tak, tak. I to jest akurat znowu, ona to po prostu mówi, to nie jest to, co na 100% wychodzi w terapii, ale przecież ja w tym procesie jestem i ja po prostu wyciągam wnioski, to, co będzie dla mnie dobrego, tak samo, tak samo w neuroterapii. Czyli ona ma jakiś pomysł, rzuca ci, ty tak, mówisz tak albo nie. Tak, I to nie jest, I to nie jest tak, że to wiesz, nie, nawet, nawet nie o to chodzi. To nie jest tak, tak albo nie. To jest, to nie jest, to jest neutralne. Ty po mm -hmm. prostu poszukać, co, co ogólnie w tym konkretnie temacie masz do tego, z czym masz problem. Dobrze to powiedziałaś, tak? No? tak, dobrze to no. powiedziałaś. Fajnie. E, czyli jednak psychoterapia jeszcze. Bo ty, ty bardzo często polecasz psychoterapię ludziom. Wiesz, to ja może polecam tylko przez to, że mam dobre doświadczenie swoje, ale jak do mnie przychodzą pacjenci opowiadają o ich doświadczeniach, to ja po prostu nie rozumiem o co chodzi. Jakby. No. W sensie, te Może... doświadczenia są trudne? W sensie jakby... nie tru... ja a, że... tylko, tylko nie trudne, że akurat po prostu często opowiadają, jak ogólnie u nich wygląda ten proces terapeutyczny. To, dobra, to nie, to, to nie problem terapeutów, nie. To jest znowu w... taka sama praca, że po prostu tych swoich terapeutów trzeba poszukać. Mm -hmm. Po prostu nie, ktoś nie pasuje mu metoda, tak, albo tak. osoba nie ma tak, tej tak, tak. chemii i ta terapia mhm. tu nie Właśnie idzie. No nie idzie. Ogólnie w terapii chemia musi być. I że faktycznie ty możesz dobrze w tym procesie być sobą, a nie wiesz już dalej uszukiwać. A bo to w w po prostu... swojej, e, twojej pracy uważasz, że też musi być chemia między to była twoją pacjentką? Tak. Mhm. Na takim samym poziomie, jak między to była psychoterapeutą. Mhm. Bo to znowu to musi być taka wiesz, e, z jednej strony i pełna otwartość, ale też nie musi być taka otwartość jak z koleżanką. No Wie? tak, jednak to jest jakby specjalista tak, no. jakiś. Właśnie budowanie tej relacji to jest moim zdaniem klucz i w naszej pracy, i w pracy mhm. psychoterapeutami. Ogólnie jest bardzo dużo, dużo, dużo wspólnego ogólnie w tych dwóch pracach. Też, bo znaczy to jest dalej praca z człowiekiem tak. i pomóc mu wyjść na prostą w etapie no. zdrowienia, tak czyli dalej to jest uzdrawianie jakieś. Natomiast Różnica moim zdaniem jest dość duża i jest jedna pod kątem, jak du dużo ty się z pacjentami spotykasz. Masz jedną pacjentkę, ile lat <coughs> się widzicie? E, w, w, zależy, ale tak myślę, że może pięć razy, jeżeli to będzie taki dłuższy, e, cięższy przypadek, to co nie liczyłam? Wiesz co, nie liczyłam. No ale powiedzmy, że tak średnia Może w tak, roku to tak z pięć razy. Z pięć razy, ewentualnie na przykład mam tak, też takich pacjentek, z którymi spo, będę spotykać się częściej, ale to bardziej na takiej zasadzie, że te pacjentki same chcą przyjść, bo po prostu dla nich to jest, i też akurat rozmawiałam na ten temat ze swoją psychoterapeutką, bo ja na przykład nie wiem, czy to jest w porządku, jeżeli ktoś tak do mnie często chodzi, tak długo. Często znaczy jak? No po prostu na przykład co trzy tygodnie przez ostatni rok. Mhm. I ja po prostu tak zawsze myślę, kurczę, czy to jest ok, bo zawsze też mam w głowie to takie twoje powiedzenie, żeby nie hodować pacjentów jak pieczarek. E, tak, ale wiesz, ale... to jakby ta pieczarka chce się sama wyhodować, no nie? Tak, tak, tak. I po prostu o co mi chodzi, że jeżeli człowiek, y, y, często akurat w terapeutach my szukamy ten punkt, żeby stanąć na stopach, tego uziemnienia. Jeżeli Ty jesteś tym punktem uziemnienia dla tego człowieka, to w porządku. Ty możesz oczywiście nauczyć, jak sam będzie się uziemniał, ale po prostu może potrzebuje do Ciebie mhm. przyjść, bo tak, coś wiesz, akurat ta wartość, wiesz, jest. Motywacji pacjentów jest tyle samo, ile samych pacjentów, więc wiesz, może okazać się, że ktoś potrzebuje e, większej dawki Iryny niż na Instagramie. I no. jednocześnie jeszcze chcę, żeby bardziej mu, wiesz, poprawiła humor. Więc może być, może być bardzo różnie, no nie? Bo to jest tak, że zauważyłaś, że ogólnie terapia, terapia można byłoby ciągnąć po prostu latami. Każdą, nawet, na, nawet mhm. taką, którą ty robisz, podejrzewam. Jak, oczywiście, już wychodząc z obszaru miednicy, mhm. idąc na masie całego ciała. To jest proces, który po prostu można, wiesz, mm -hmm. iść do przodu cały czas, sobie dłuższe albo krótsze przerwy. Pytanie jest, czy po prostu tobie to pasuje, no nie? Bo może się okazuje, że ty chodzi. chcesz wiesz, tak, mieć tak, samych tak. na przykład ostrych pacjentów z mm -hmm. takimi mega problemami po prostu, bo na przykład profilaktyka na przykład to nie jest to, co Ty na przykład wiesz, chcesz robić. Mm -hmm. I właśnie o to chodzi. Jak ja na przykład teoretycznie już mogłam Twoją psychoterapię skończyć, ale po prostu wiem, w, w czym ona mi pomaga i jak to wpływa na przykład na moje życie, na moją pracę, to po prostu znowu ja tam idę, bo ja potrzebuję tej godziny My. wygadania się i wysłuchania się siebie. Ja wiem, że w, ży w życiu zwykłym, co ja do kogo będę mówić. Na kamerę do siebie? No może też nie mogę przecież już tak robił przecież na temat wylogowania, to jest taki, że to jest jakby pewnego rodzaju jakie twoje. twoje... Nawet tam kiedy się zastanawiałam, ale potem pomyślałam, że nie. Znaczy, wiesz, to jest ok, moim zdaniem, w sytuacji, kiedy jesteś przepracowany w miarę ty mm -hmm. i, i to nie jest substytut twojego terapeuty, no nie? E, tylko na przykład jesteś w trakcie terapii, ale też sobie tutaj można. Mm -hmm. Dużo ludzi na przykład dla nich Mówię no jest oczyszczające. Ok. Wiesz, że czuję się fajnie i to im pomaga, no to no. super. Jak jeszcze pomaga to innym? Mm, to w ogóle. Rakieta. rakieta. Dobra, rakieta. słuchaj, trochę praktycznych rzeczy. Jak wygląda Twoja w ogóle praca? Uh -huh. Ktoś mówi, o, Iryna jest fajna, tak słuchać tego podcastu, on Wysłuchał Iryna, jest ciekawa postać, no, fajna. Marzy, ja. Rzeczywiście bije o pozytywna pozytywne energię, chce być trochę jak Iryna. Niekoniecznie to może być, wiesz, w urogi ekologii, to może uh -huh. ktoś być nie, nie, w ortopedii, w wisteralnej terapii, w osteopatii i tak dalej, ale chce mieć troszeczkę takiej yy, pasji w sobie, ale idąc na przykład do takich już technikali, jak, jak twoja praca w ogóle uh -huh. wygląda? Bo ty zrobiłaś, rozumiem, się przed nagraniem, że trochę kursów narobiłaś ostatnio i chcesz zrobić sobie pauzę za rok. tak która już do, do, jakby okazało się, że pewnie jej nie będzie. Raczej nie będzie. No, <coughs> e, teraz moja praca wygląda tak, że ja będę znowu mówić taką wizualizację, że ja mam po prostu dużą półkę, dużą półkę, bo za ostatnie kilka lat tam ta półka u mnie. A w ogóle, wiesz to od ilu? E, kiedy stwierdziła, że idę w urogiologię w ogóle? E, jak jeszcze pracowałam trenerem, e, kiedy u, e, pacjentki, bo u nas tak było, że mm, za te 8 godzin w pracy, wtedy jak prowadzisz, to po prostu jesteś na strefie: albo prowadzisz treningi, albo jesteś tam na recepcji, robisz sprzedaż, albo pomagasz kobietom w stretchingu. I po prostu to sobie między tymi strefami się, strefami się zamieniasz. I ja tam akurat byłam wtedy na stretchingu i kobiety po prostu stoisz, korygujesz ewentualnie kogoś i słuchasz, co tam kobiety gadają. I e, po prostu byłam świadkiem rozmowy kobiet, jedna mówi, tam drugi, że e, o kurczę, muszę chyba do toalety, bo znowu mi tam coś chyba wypadło, ja tak boże, co wypadło? Ja nie rozumiem o co chodzi. O, a tam gdzieś dzisiaj kto tam, aha, o kurczę, czy nie, to tam to skakanie teraz będzie dużo, będę dużo do toalety biegać. Ja tak myślę po prostu, o czym wy kobiety mówicie. I sobie mhm. tak wiesz zaczynają mówić, ale a no, a co tam? Tak, no właśnie mi tam ta macica wypada. No ale nie jestem w sumie, ja to już sobie radzę, bo ja tam ją palcem wkładam i idę. I ja to po prostu słyszę, że ludzie wam organy wypadają. Jakim palcem, co ty gadasz? I ja sobie myślę, dobra, ale czemu ja o tym niczego nie wiem? Ja zaczęłam, bo ja po prostu jestem jak mnie coś przeraża, to ja muszę dzielić. To z każdym, Boże, okay. wiesz, co powiedziała. Ono, no tak, no bo ogólnie kobiety mają takie problemy. Boże, jak mają takie problemy? I potem tak sobie myślę, dobra, no gdzieś na studiach słyszałam, że ogólnie kobiety mają popuszczanie, i to było tak. Ale nikt tam u nas wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił. Po prostu gdzieś coś halo jakieś takie było, że kobiety z tym się męczą. Ja sobie myślę, siadam. Okej, okay, co to w ogóle jest? Że dobra, jest takie coś jak niczymanie moczu, że jest jakieś obniżenie, i ja myślę po prostu, ale jak z tym można tak normalnie chodzić, żyć? Czy można z tym coś zrobić? I zacząłem szukać. A ja wtedy akurat pracowałam jako trener i myślałam, że będę się rozwijał typowo jako trener. Tylko, że byłam w tym klubie i myślałam, że troszkę pójdę w stronę, złączę trochę pracy tej, tej, tej trenerskiej z fizjoterapią. I znalazłam kurs. Które dla mnie idealnie wtedy pasował, bo on miał trzy moduły, tylko ja myślałam, że przecież jestem taka zdolna, że zrobię jeden, będę wszystko umieć. Zrobiłam wszystkie trzy, bo nie jestem taka zdolna. Znaczy, nie no, wiesz, jakby te moduły są potażeni, także na drugi potrażasz wiedzę z pierwszego i potem jeszcze to będzie z tym najgłupszym. Ja no, nie, nie wiem, ale no, po prostu no. I to akurat był, nie wiem, czy reklamę można jakoś tam robić? Nie można powiedzieć, dlaczego to... nie? Jak ktoś chce robić, pewnie, że I tak. moim zdaniem to, to jest bardzo fajny kurs, bo e, on pracuje, Bebo się nazywa, tak? Jest tylko, -E, Tak. E, I on wtedy tam w ogóle nie ma dotyku, że ty Nawet nie pracujesz z nim. Tak, on jest naszego typowo... kolegi dobrego. E, chyba tak. W rejach kursu? Tak tak tak, tak, e, tak, tak. tak, jest tak. Mowuto. Mowuto, tak. tak. E, pozdrawiam, Piotrkę. E, I właśnie ja poszłam, i on dla mnie pasował, bo tam było typowo praca ćwiczeniowa. I jeżeli ktoś chce w urokinekologię, uwaga, to właśnie takie podstawowe kursy, jak y, ta miednica musi, musi się ruszać, jak ta postawa musi wyglądać, co możecie zrobić z tym ruchowo. Dla mnie, moim zdaniem, to był kurs w ogóle super, bo tam nam taką bazę, ogólnie tam była jeszcze pani Kasia, e, Boże, Kasia, nie pamiętam nazwiska. Ja też ale... nie, ale ona dalej jest e, pani Kasia. E, tak, nie. bo ona, Boże, to ona, ona w ogóle petarda. Ja, nie, ja niestety jakby tych innych prowadzących nie znam, ale Kasia to, to była, i ona, ona wtedy po prostu dało to ziarno miłości do tego zawodu. Ona tak o tym wszystkim opowiadała i ona tak to ładnie tłumaczyła i w taki prosty sposób, i to naprawdę i wtedy góra polegała na tym, że ty sobie jak kończysz ten kurs, to ty masz zrobić grupy takich warsztatów z kobietami, okay. profilaktyczne. I ja wtedy już pracując tą metodą, miałam super efekty z kobietami. Kobieta, która miała właśnie to obniżenie, u niej ta macica obniżała się, to Nagle czyli ona czyli była... Tej... Czekaj, to dalej była ta sama pani, który wypadało? Tak. Bo I dalej na... z nim pracowałaś później? Później, co? To Czy znaczy, pracowałam wtedy ruchowo? Nie? Bo okay. mówiłam, że wtedy w tym klubie, że dzień dobry będą takie warsztaty, to tam można się zapisać. Czyli zrobiłaś I Zrobiłaś kurs trochę specjalnie dla niej, bo ona była takim pierwszym stopalnikiem. Tak. O! Mocne. ogólnie no. to, 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 to świetna kobieta, bardzo, bardzo ją lubię. To była taka mega. Ogólnie tam wszystkie klientki były fajne, ale nieważne. I wtedy już były dobre efekty, bo dziewczyny zaczęły, dziewczyny, kobiety zaczęły mówić, że o, nagle im wzrosło, tam, tam. A ci, co się podciągnęło, no, że pierwszy raz od jakiegoś życzą, ona nie czuje, wiesz, takiego, tego tego obcego w pochwie. Ciało obcego. No. Tak jest, a to się że jej, jej ciało obce nie, pochwie, no i mhm. ja sobie pomyślałam, wow, po prostu ile można zrobić treningiem, mhm. a wtedy byłam na kursie i spotkałam się z taką bardzo fajną Basią, ona też jest fizjoterapeutką urogynekologiczną, jest mega dobrą i wtedy po prostu no, mów, zaczęła mówić, że ogólnie są takie, wiesz, kursy, gdzie się wewnętrznie bada i to już jest takie typowo pro-fizjoterapeutyczne, urogynekologiczne akredytacja i ja tak sobie, aha, to ogólnie akredytacja, tak jak myślę, dobra, może w przyszłości pójdę. Mhm. Zobaczę ogólnie, jak mi z tym idzie, jeżeli mi będzie brakowało, no mi to bardzo się spodobało i potem tak, wtedy już mi zaczęła brakować fizjoterapii, nie? Tam coś dotknąć, bo mhm. widzę, że tutaj mi coś jest spięte, więc ciekawa jestem, jakby ja to pracowałam, czy to na przykład będzie mi na ruchomość wpływało i myślałam sobie, że chyba muszę pójść na taki typowo pierwszy ten kurs fizjoterapeutyczny, taki z URO i wtedy poszłam do PTUG. No i po prostu pomalutku zaczęłam te kursy wszystkie robić. O, właśnie w sumie tak to było. Mhm. Fajnie. I jak teraz twoja praca wygląda? I właśnie teraz tak praca moja wygląda, że...

Dobra, to ja, może w, znowu zrobię tak, bo jak ja skończyłam nit, ja byłam pewna, że, w, że ze wszystkimi teraz tylko nitem. Mm -hmm. W ogóle nie ma innej opcji. E, I na początku to fajnie, Chciał fajnie. Nie zapomnij tylko... wszystkie rzeczy, które tak, robiłeś wcześniej. <laughs> tak, oczywiście, bo po co? Nie? Do widzenia, nie. E, nie trzeba, zamknęłam niepotrzebne rzeczy. I ja faktycznie zaczęłam pracować już tak typowo nitem. Fakt, faktem, okej, okay, ale mnie to e, okazało się, że ja e, po prostu strasznie mnie to męczy. To u mnie zabierało więcej energii niż praca taka, którą ja robiłam wcześniej. I ja wtedy przyszłam znowu, wracając do swojej psychoterapeutki, i zaczęła strasznie boleć głowa. I ja nie wiedziałam o co chodzi, bo jeżeli na przykład mi pacjentki mówiły te emocje, które na przykład u nich wychodziły, e, i mi się płakały, to ja też czułam się strasznie zmęczona, bo jakby mam takie coś, niby ja nieświadomie to chłonę, ale no niestety chłonę. Mm. I pomyślałam, dobra, nie będę im mówić, jakie emocje mają, po prostu będę pracować sobie, czytać sobie, z tym będziemy pracować. Pomyślałam, że uszukam system. To uszukam system tak, że po prostu to wszystko, co ja czytałam, mi siadło tutaj w oczy i w łeb, i mnie po prostu pod koniec tego dnia bardzo bolał. I ja tak przychodzę, i ja po prostu po, y, objawy, jakie mam, nie? Bolą oczy taki Zaczęłam sobie googlować jaskra. Myślę, o moje babcie ma jaskra. Chyba muszę mój to kolistę, ja mam tak właśnie, że jak sobie znajdę, to ja muszę od razu to iść badać. I ja do swojej psychoterapeutki, ona jak tam, a w porządku, tylko głowa mnie boli, bo chyba jaskra. Mama, ona, jaka jaskra, co ty? Ja, no, ale jakby w objawach mi to się zgadza, nie? No, bo czytam, że mogą ludzie w młodym wieku, może to akurat jestem ja. I ona, dobra, dawaj wróć, jak wyglądał Twój tydzień? I zaczęłam już opowiadać o tym wszystkim. A ona wie ogólnie, jaka jestem, jaką jestem osobą, że ja akurat bardzo dużo przeżywam, przeżywam ciałem, i ona jakby. Ty, wiesz, ty po prostu te wszystkie emocje, które by miała teoretycznie przy pacjentka przeżyć, ty jej nie dałaś w ogóle tego wyboru, ona tego nie przeżyła, nie wypłakała się, i ty po prostu wchłonąłeś to sobie w oczy i miałaś właśnie akurat ten objaw takiego tego spazmu. I jak ja z tobą sobie wtedy porozmawiałam, no to niesamowicie przestała mnie głowa boleć. Nie? I wtedy ona mi powiedziała bardzo dobrą rzecz, że bo ty teraz dostałaś na tym kursie bardzo potężny, konkretny młot. I on jest fajny i Ty wiesz, że Ty nie możesz zrobić bardzo dużo konkretnych rzeczy, ale ten młot jeszcze dla Ciebie jest za ciężki, Ty nie możesz cały czas pracować tym młotem, bo Ty jeszcze masz na przykład młoteczki, które do tego czasu też działały i w czym problem, żeby Ty czas uczałeś, brałaś młot, czasem młoteczki, jakby nie zapominaj, bo one wciąż są. I mnie to ogólnie wtedy tak pomogło, że przecież, hej, no faktycznie, jakby e, młot... Kiedyś pomagam też ludziom. Tak, kiedyś pomagałam też ludziom i nic, to jest bardzo fajne dalej narzędzie do diagnostyki, ale jeżeli widzę, że coś mi nie idzie, no to po prostu ja biorę młoteczek i na początku próbuję młoteczek, a później jak będzie potrzeba, to po prostu biorę młota. I jednym z takich, e, to też z Anetką kiedyś sobie rozmawiałyśmy e, na ten temat, ze Sawińską, wszystko zawsze z tymi nazwiskami mam problem, że chyba takie jedno z najlepszych e, w szkoleń w uroginekologii to były MTG. <grym> serio. Bo nauczyło to, czego po prostu zwykłe szkolenie z, z, z uroginekologii tobie nie dają. Mhm. Tej właśnie bazy. Że człowiek ma postawę i tą postawę trzeba zbadać. Że trzeba sobie posłuchać, co tam masz ogólnie pod dotykiem, żeby wiesz, słuchać paluszkami. Że ta może być to, ta może być to. I po prostu budowało ten obraz takiego ciała po prostu szerszego, czyli co ty możesz zrobić, no jakby znowu, nie pracując tylko wewnętrznie. I wtedy ono mi tak, o MTG, to był taki znowu fajny. Ogólnie dalej pracuję MTG dużo, bo kocham ogólnie ten y, element pracy. Czyli zawsze zaczynam sobie w sumie od tego leju diagnostycznego. U mnie w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby mi od razu pacjentka przyszła: Ja, dzień dobry, na stół, Tylko ja muszę zobaczyć tą postawę, mm -hmm. bo mówię o uroginekologii Ta postawa jest ważna. Potem sobie zawsze robię ten taki protokół MTG. Teraz jeszcze mam ze szkolenia u Deweliny. Taki, mówię, MTG Level Up, bo tam też jest to, ten taki protokół, troszkę, tam są takie kilk, kilk, kilka no, niansów, które też są bardzo fajne. Może powiedzieć, że chodzi o panią tyżkołę. Tyszku góry, oczywiście, tak, tak, na Jakby się chcieli wszystkie szkolenia po kolei po prostu tak, skróty u mnie, na dole u mnie, u mnie często, hmm. właśnie teraz mam bardzo dużo wiadomości na Instagram od studentek, bo interesuje się jednego drogo, jakie szkolenie. Ja tak myślę, Boże, w ogóle was tak jest dużo, każdemu nie odpiszę, nie? E, tylko, że Eweliny, też kubórę, moim zdaniem, to na pewno nie to szkolenie, które można sobie zrobić od razu, jeżeli chcesz w krogi. Ono już jest takie, e, znowu ta wersja bardziej zaawansowana, mm -hmm. bo jeżeli pójdziesz od razu na to szkolenie, to zgubisz się. Mówisz o tym, że od ruchu fajnie zacząć, no nie? E, tak, właśnie od ruchu, od e, nauki, ogólnie badanie dotyku z tym ciałem. Ogólnie w, w, znowu, jakby pracując z pacjentkami, uro, ruch jest ważny, bo ono dużo rzeczy musi po prostu przepracować w domu, ćwicząc. Na terapii to sobie zrobisz jedno, ale to nie zadziała, jeżeli ona pójdzie w domu, znowu. Będzie robiła te same nawiki, które jej jakby doprowadziły do tego stanu, kiedy ona jest u ciebie należąca. Więc coś trzeba zrobić również mhm. w domu. No i właśnie, na, sobie, na przykład sobie tam wtedy badam protokół MTG. Wtedy sobie ogólnie sprawdzam, no ile u mnie pacjent działa, czy nie działa. Czyli sobie po prostu pracuję, sprawdzam z, z odruchy. Mhm. Toniczność miśniową. Jeżeli to jest na przykład globalna globalnej hipertonie, ja wiem, że to jest pierwsza, pierwsza wizyta, gdzie ja jeszcze chcę zbadać miednicę, bo to jest po prostu kobieta po porodzie i mam tam swój protokół. To wiem, że na przykład, jeżeli ona jest w globalnej hipertonie, to teraz na razie nie będę się tym zajmować, zobaczę mm -hmm. ogólnie, co tam jeszcze jest wewnętrznie, a dopiero potem, jeżeli już jest czas, to sobie pracuję już typowo nadnerczy, nerw błędny, meridencer centralny, już takich rzeczy. Jeżeli nie, to po prostu pracuję to, co mogę zrobić na tu, i teraz to, co czuję. A ewentualnie inne rzeczy po prostu dorobię już dalej na kolejnych wizytach. I tak to akurat u mnie progresuje. Czyli nie ma tak, że pracuję tylko jednym młotem i teraz po prostu mieszam te wszystkie młoteczki. Wybieram mhm. raz to. Czyli po prostu kombinacja tego wszystkiego, co ty dostałeś na innych szkoleniach. Po to raczej to robisz, nie? Tak. Wiem. Fajnie, wiesz co, bo stworzyłeś sobie taką bardzo ciekawą, moim zdaniem, sposób pracy, mhm. gdzie mieszasz sobie. I takie rzeczy bardzo diagnostyczne, gdzie jest i coś łatwego, i trudniejsze, mm -hmm. i, i testy toniczności, i badanie. I rozumiem, że ten, bo to brzmi na przykład, jak ktoś teraz mówi: Ja pierdzielę dwie godziny dziubania, no nie? Nie, nie, ty, ty nie szybko Godzina, godzina. Czyli normalnie, bo ty <coughs> pracujesz sobie godzinkę z pacjentami? Tak, czasem może godzinka dziesięć, ale tak. I spokojnie wyrabiasz się pod kątem wywiadu, się. diagnostyki. Wszyst I już na pierwszej wizycie jakąś terapię robisz. Koniecznie. Okay. Albo, e, dobra, koniecznie tak zabrzmiało, nie? Czasem nie, albo czasem po prostu jest tak dużo, że już sam wywiad trwa długo. I nawet miałam ostatnio taką pacjentkę, która ona była zadowolona, że ona się wygadała, że ją ktoś w końcu wysłuchał o te mm -hmm. wszystkie problemy. Nikt nie mówił, że dobra, dobra, kończmy, chodzi na stół, mm -hmm. tylko ona w końcu chciała powiedzieć tak. ten ból. Okay. I ja jej po prostu od razu powiedziałam, że mamy trochę za mało czasu, więc prawdopodobnie wszystkiego teraz nie zdążę zrobić, ale my sobie tam na spokojnie. Ale ona była zadowolona. To... Tak, ona właśnie była bardzo zadowolona, że ktoś jej w końcu powiedział, ja ogólnie też od ostatniego czasu, e, konkretnie mówię pacjentkom, jak ja widzę terapię. Wcześniej tego nie robiłam, i to e, i na pacjentach się przekładało, bo wtedy albo nie przychodziły na terapię, bo jakby, a czemu ona ma przejść, no ona będzie wiedziała, po, po co ona w ogóle ma ten drugi raz? Ci mówi, czy tam że trzeci przejść. Teraz robimy to, tak. później czeka na zrobienie to, 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 tak, a tak, zakończymy tak. sobie tak. Czyli ja sobie po prostu mówię zawsze w, ja lubię też pacjentkom tłumaczyć, co na przykład tam dotykam i co na przykład na, na co ona może u nas wpływać. I potem mówię tak, więc mamy problem z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. E, na pierwszej wizycie chciałam, by na przykład zacząć tak, potem na przykład kontynuacja tego, 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 tego. teoretycznie. Na przykład, może być u nas to do pięciu wizyt. Też informuję, że może być też ten taki poszedł bo nie wiem, jak ogólnie tam będzie regeneracja. Może trzeba będzie zrobić jeszcze tam jakieś inne rzeczy. Ale zawsze mówię tak, że będziemy sobie również patrzeć po tej trzeciej, czy coś się poprawiło. I potem mhm. ewentualnie po tej będziemy dalej sobie iść tam dalej w jakimś, w jakimś kierunku. I to też bardzo dobrze na pacjentek, bo one sobie raz i no po prostu nie ma co mówić, wyliczą kwotę, którą na Ciebie muszą wydać. To jest już huh, ulga, nie? Dobra, okay. czyli mniej więcej, a nie tak, że teraz będę chodzić nie wiadomo ile. Po drugie, kto się konkretnie powiedział, jaki ma na Ciebie plan, wytłumaczył, dlaczego taki, a nie po prostu, bo ja się znam. Mhm. Tylko by to wytłumaczył i ona to powiedzmy, mam nadzieję, że zrozumiała albo nie. I że ktoś też poinformował, że wiesz co, na spokojnie, jeżeli będziemy potrzebować jakiejś ogólnie mm, Boże zmiany tego planu, mm -hmm. to po prostu będzie zależało tego, jak tam twoje ciało się regeneruje okay. po prostu na bieżąco. No, ale wiesz, I... mamy plan ramowy, gdzie możemy go rozbudować, zmniejszyć, tak, bo Tak, się tak. Każe tak, przykład, tak, tak. że tak, tak. miałaś inny pomysł, ale to poszło szybciej. Ktoś sam zaczął robić, był systematyczny. Dopytał cię, czy może on to mm. samodzielnie coś dła, działać? <laughs> czy może samodzielnie coś działać? się, że wziął odpowiedzialność za swoje zdrowie i na przykład poszło szybciej, niż miał pójść. Mm. To, to często tak jest, nie? No. <laughs> Bo ty sobie liczysz, na przykład, o, fajnie będzie pięć wizyt, a potem po trzech już jest fajnie, a jeszcze bardzo lubię, jak pacjentki w trakcie terapii tam. Piszą do mnie na przykład, bo ja mam tak, że mam mnóstwo pacjentek z Instagrama i one mi często właśnie piszą. Panie, co jeszcze ogólnie ogólnie, poprawiło się to? A jeszcze nie mówię Pani, bo jeszcze ogólnie miałam z tym problem, no to już teraz nie mam. I to jest tak po prostu jak zaczynam, bo ja też bardzo mówię często o tym, żeby obserwowały to ciało, żeby doceniały to, co teraz robią i czy na ile to się zmienia. Bo jeżeli nie będą tego robić, to skąd będą wiedziały, że jest efekt tej terapii? Skąd ja będę wiedziała, że jest ten efekt terapii? A ja, przepraszam, chcę być zadowolona ze swojej pracy. A czy ja będę z tego zadowolona, to pytanie, czy będzie zadowolona. Pacjent, i mm -hmm. po prostu proszę, żeby były uważne w tym. I okay. ogólnie, już nawet jak ja mówię, że musicie, musisz być ważny, bo to jest zadanie do domu, i po prostu nagłaszam o tym. I wiesz, wtedy jak słyszą, że muszę być do siebie uważne, bo to jest zadanie domowu, do, do, do domowe, i one to robią, i wtedy no, faktycznie inaczej to działa. Fajnie. I uczysz troszeczkę już powoli wiesz, trening uważności, tak wiesz, tak. obserwacji. No tak, tak, tak. To jest coś, co tak. będzie z nimi wiedział do końca życia prawdopodobnie. Mm -hmm. Fajnie. Myślałem, że jak powiesz, że obserwuj Cię, że powiesz, że obserwuj Instagrama. Do to jest... pozycji, jak mówisz do nich, bo pani obserwują Instagrama. Nie, tak nie, ewentualnie po prostu, bo ja też nie, nie wiem, ile to jest normalne, bo ja zawsze sobie jakby zalecenie piszę na takiej karteczce. I tam po prostu to jest tak zawsze chwasowo, bo ja wiem, co tam muszę, jak, jakie ćwiczenie jej wysłać. Mm -hmm. jaki, jaki zestaw, coś tam jeszcze dopisać. I to jest tak zawsze po prostu na bezgrane, ogólnie okropne pismo: i daję tak, tą karteczkę pani sobie bierze, trzeba będzie mi wysłać zdjęcia, gdzie tam pani ma mnie. Albo mm -hmm. SMS-a, mówię najlepiej na Instagrama. No i wtedy zazwyczaj mi wysyła. I masz kontakt tak. z pacjentami na Instagramie? No, tak, bo jakby tam to jest, to jest moje kolejne biuro pracy, co mm -hmm. by nie mówić. Ja tam jestem często. I kontakt tam ze mną jest moim zdaniem lepszy. Nie, że na przykład na Messengerze. Mhm. Tam jest niestety dość, dość utrudniony. To ja sam nie tobie na Messengerze tak, i było ciężko. Na tak. Instagramie to od, od razu. Tak. SMS-em ja. to w ogóle nawet nie powiem, bo mam bardzo okay. dużo tych SMS-ów i ja tam się gubię. Okay. E, na Instagramie też mi czasem ogólnie te gdzieś tam te wiadomości się gubię, bo ktoś mi wiesz, tam reakcji bilion powysyła, i ja potem po prostu, Boże, a gdzie jest ta pacjentka? I też o tym informuję, żeby wiesz, ten człowiek się nie wkurzał, że no. jeżeli ja pani nie odpisuję dwa dni, to spokojnie pisz do mnie jeszcze raz, bo mhm. prawdopodobnie gdzieś się zgubiłaś. to jest to, że wiesz, ty nie masz jakiegoś wielkiego konta na Instagramie. No? Mm -hmm. To jest mały konta na Instagramie no, no. i jednocześnie masz dużo ludzi z tego. A tak. jednocześnie jesteś sobie, robisz usługi stacjonarne, Ale, niezdalne. I sobie siedzisz gdzieś po prostu dość daleko, wiesz, w takiej zapomnianej części Polski pod Karpacie Rzeszów. Przepraszam. No bo to jest takie, no, że to nie jest dobra, wiesz, dobra, dobra, Warszawa, to... Kraku, Wrocław, dobra, dobra. Gdańsk. Tylko takie trochę mniejszy miasto, nie? Nie wiem, że mówi, mówię, że to jest miasto innowacji. Co ty mi Ja wiem, ja, ja byłem, Co ja bardzo koło? lubię Rzeszów. Wiesz, prowadziłem szkolenia, odsuwam kotarę w hotelu i widziałam wasz piękny pomnik wiele razy. Tak jest, tak. Było. Tak, jest. i to, to był ten hotel. Tak, to no. był ten hotel, gdzie po prostu znany, gdzie jak przyjeżdża pociąg, to się trzęsie wszystko. Tak, to jest ten hotel. Tak, to jest ten hotel. I że wie super, on był w ogóle w pewnym momencie najszybciej rozwijającym się miastem w Europie. Był taki moment. Tak, słyszałam o tym. Tak, mhm. się bardzo rozwinął. Ja gadam z ludźmi na przykład, którzy wyjechali za granicę, bo też, ja też mam pacjentów z Reszowa, miałem wielokrotnie, bo się wygamiecie. Okej. Okay. Przyjrzę sobie. Eee, Dar co wiesz, że mówię, nie musi. A, a przyjdzie do Ciebie mężczyzna, też go przyjmiesz, czy nie? Eee, tak, bo jakby, no, jakby przychodzą często do mnie teraz e, pacjenci, pacjenci z, e, na przykład z Nitu, tak? bo Ty na przykład tam osuję, że możecie iść mm -hmm. i też bardzo fajna ta terapia. Tak, ja moi bo... pacjenci to też wiesz, po prostu. No. Wiesz, że z nimi od razu, po prostu bez miękkiej gry. Tak, i to, i to mi wiesz, bardzo się podoba, bo ja po prostu wiem, co ja muszę z nimi zrobić, bo wiem jakby, znam ten kontekst terapii, mm -hmm. co dokładnie muszę z czym popracować, bo oni też wiedzą, dlaczego przyszły mm -hmm. i czy przyszli. No. I też to zazwyczaj to świetnie działa. Mm. Dobra, ale wiesz co, czekaj, co chciałam powiedzieć. Ach, nie pamiętam. Może nie było takie ważne. I myślę, że i tak jakby ktoś chciał zrobić notatki z tego, a z osoby, których interesuje co zrobić, wiesz, żeby po prostu było fajnie przyjemniej. przyjemnie. A ja o tym Instagramie jeszcze oh, mówiłem. wiem, tak, właśnie o Instagramie. No, no, mów. Mówimy o tym Instagramie pod tym kątem, że to jest ciekawe, bo nie masz wielkiego konta, a zawsze mówisz, że masz z niego bardzo dużo ludzi, co jest no, super oh. zachęcające no, dla osób, żeby prowadzić Instagram, bo nawet jak on nie jest specjalnie wielki, to możesz mieć super korzyści z tego, mimo, że ja nienawidzę Instagrama. I teraz słuchajcie, jak, jak ogólnie, w jakich realiach teraz żyjemy? Bo dużo osób wciąż myśli, że zrobi wszystko poczta pantoflowa. Tylko teraz poczta pantoflowa wygląda trochę inaczej. Teraz to już nie jest tak, że Twoja koleżanka Ci mówi, że jestem fajny terapeuta, bo mi tam zrobił coś, tam, coś tam. I ona tak nagle okej, okay, pójdę. Tylko ona wie, że jeżeli to jest faktycznie osoba, która tym się zajmuje zawodowo, to ona będzie miała albo Instagram, albo Facebook, albo jakąś stronę. I po prostu Ciebie szuka. Bo jest teraz taka możliwość. Jeżeli ona Ciebie nie znalazła... Czyli pomimo tego, że koleżanka mówi, że byłam u fajnej Iryny, to tak, ona sobie w Instagramie, sprawdza, czy Iryna żyje, czy, istnieje, Iryna żyje. czy jest żyje? I fajna. Teraz, ja po prostu, ostatnio do mnie to dotarło, bo ja pytam, ja zawsze sobie robię taką statystykę, skąd Pani tutaj jest, nie, żeby, żeby wiedzieć na przykład. I u mnie większość to jest, mówi, za, a z Instagrama, z Instagrama, z Instagrama. Ale potem, jeżeli dopytujemy się, ale tutaj ogólnie jeszcze moja koleżanka tu u Pani była. I ona mi o pani opowiadała, i potem znalazłam panią na Instagramie, zobaczyłam i sobie pomyślałam, że hej, właśnie chcę tam pójść. Bo teraz poczta pantoflowo, teraz wszyscy chcemy, jakby ja też tak mam. Ktoś mi powie, że jestem jakiś specjalista. U mnie nie będzie tak, że ja w ślepo pójdę, bo mi ta moja koleżanka powiedziała: Skąd wiem, czy on jej pomógł, a może mi nie pomoże, może on mi się nie spodoba? O, ja jesteśmy, mogę ale sprawdzić. Jest I fajne to i nie fajne, jesteśmy coraz mniej ufni. Tak. No nie? No bo wiesz, bo jest ta możliwość, że tak. ja mogę sprawdzić. Dla mnie to jest kolejny krok w moim bezpieczeństwie. Hmm. Ja mogę sprawdzić, do kogo ja idę. I wtedy po prostu ta osoba was sprawdza, was szuka. Jeżeli ona was nie znajdzie, to raz, kontakt będzie troszkę inny na tej terapii. A jak ona trochę was tam pogląda, już jest jej lżej, bo już mniej więcej wie, jaką wy osobą jesteście. Mm -hmm. I właśnie, jeżeli ona zobaczy, że nie ona, co bo boże, ona tak się cieszy cały czas, nie ja chcę konkretnie osoby z pokerfacem, nie pójdę do niej. I bardzo dobrze, bo ja z taką osobą, jeżeli ona będzie ode mnie oczekiwała, że będę, wiesz, takim pff, terapeutem, to prawdopodobnie my z nią nie zgramy się. No. A przyjdą tylko te, z którymi my się zgramy. Jest ich dużo. Nawet nie wiem, statystycznie może, Boże, 90%. Z Instagrama. Tak. Sztos. No. Myślę, że zachęciasz ludzi do prowadzenia ewentualnie. Tak, tym bardziej, że, jakby, nie oszukuj mi się wszyscy spędzają czas w social mediach. Fajnie, tak. moim zdaniem dużo lepiej spędzać czas będąc twórcą niż odbiorcą. Jakby, ja w ogólnie mało śledzę. Ja po prostu, jak tam u mnie ktoś tam mówi, czy tam widziała ja zazwyczaj nie widzę, bo ja tracę hmm. dużo czasu w telefonie, coś tam sama dodając, więc. Ale mam swoje takie jeszcze inne konto, moje, moje takie i tam mam takie bzdury po prostu, ja tam wchodzę i tam w ogóle jakieś głupoty, ja po prostu lubię tam trochę, A Ty wiesz, prowadzisz? Nie, 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 nie. nie, ja tam po prostu jestem. Ja sobie wchodzę, tam są takie influencerzy, nie, można powiedzieć te zwadze, którymi nie wnoszą, wiesz, super jakiejś mądrej wartości, a po prostu oglądam, co tam ich dziecko dzisiaj zrobiło. Okej, okay. fajnie. Dobra. Wiesz co, myślę, że moglibyśmy tu pewnie jeszcze gadać długo, 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 długo. Ale myślę, że zakończmy sobie. Okay. Jakby ktoś chciał na przykład jeszcze, dotrą tutaj, na przykład myślę, że dużo osób po oczach garda wyłączyło. No, mi też się wydaje. <grym> tak, ale dotrą do końca i stwierdził, że kurde, więcej, to, <grym> to słuchajcie, dajcie <grym> nam znać w komentarzu <grym> i jak też wyzdrowiejemy trochę bardziej. Mm -hmm. Wiesz, jakby, czym, jakby, jakbyśmy szli w karnację psychosomatyki, tak. to czym jest takie przeziębienie w ogóle? Nie. Małym wewnętrznym konfliktem. Jest jaki ma jakiś ostatni mały wewnętrzny konflikt? Bo mnie. Ja, ja. Wiesz co? Eee, ja na pewno się stresowałam webinarem. I to. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Mi też wyrzuciło <laughs> po prostu. I, i a, tam mi taki też energetycznie dziubała i mi poprawiło się. No. Tutaj, no, już puszcza koniec. Albo po prostu, a czy wiesz, bo to nie jest tak, że po prostu wtedy masz ten konflikt i. Masz trochę stresu, twój układ noliczny działa tak, na niższych spada. obrotach i jesteś połatwą Ale to pożywką. nie znaczy, że ten konflikt wam też nie osłabił tego i my to by ono działa w dwie strony wciąż. Tak. Więc po prostu będziemy już wtedy po swoich konfliktach wewnętrznych i będziemy mogli sobie dalej pogadać. Myślę, jest kilka tematów, które bym mógł z tobą i chciał poruszyć, okay. więc jak będzie zapotrzebowanie, to zrobimy. Tak, nie będzie, też to zrobimy, ale jak będzie, to będzie fajnie. <noise> <noise> Dzięki bardzo, Iryna. Dziękuję e... również. Tylko, żeby jeszcze wybrzmiał, by ktoś chciał troszeczkę więcej Cię pośledzić, to Ty coś głównie na Instagramie? Tak. Pod tak. nikiem? Twój kobiecy fizjo. Chyba tam bez ukreskowanego, po prostu o. Twój Dwój kobiecy, kobiecy fizjo. fizjo. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.